takimi ważnymi zadaniami na szczurze, na oparciu, na tej wysuniętej placówce. My się nie zatrzymamy. Kroczymy poprzez przeszkody, nawet te nie do zdobycia. Zawsze naprzód. Naprzód jest naszym hasłem dla dobra naszej wielkoniemieckiej ojczyzny. Niewielu ludzi zdaje sobie sprawę, jak wielkie korzyści Argentyna odniosła ze współpracy z III Rzeszą. Bez niej nie byłaby tym krajem, którym jest dzisiaj. Nie chodzi o to, że się wzbogaciła, bo na przełomie lat 30. i 40. był to kraj o poziomie życia podobnym jak w Szwecji i w Kanadzie. Problem w tym, że był to wciąż kraj rolniczy z dopiero rodzącym się przemysłem. Natomiast w ciągu 5 lat po wojnie był on w stanie wyprodukować myśliwiec odrzutowy, który nie odbiegał poziomem od amerykańskiego MF-86 Sabre i radzieckiego MiG-15. Te i podobne osiągnięcia byłyby niemożliwe bez pomocy Niemców. Podstawą współpracy pomiędzy III Rzeszą a Argentyną były zrealizowane w 1945 roku tak zwane ewakuacje strategiczne. Zostały one zorganizowane przez ludzi z najbliższego otoczenia Hitlera. Kluczowe role w tej operacji odgrywali zastępca Hitlera Reichsleiter Martin Bormann, szef kancelarii prywatnej Hitlera SS Obergruppenführer Philipp Buhler oraz skarbnik NSDAP SS Oberstgruppenführer Franz Xaver Schwarz. Także dzień dobry Państwu. Witam Panie Igorze. Bardzo mi miło. Witam widzów również. Bardzo mi miło dzisiaj gościć Pana na moim kanale. Ze względu na to, że wcześniejsze programy poświęcaliśmy głównie starszej historii, a ta nasza, ta bliska nam, jeszcze naszym babkom, dziadkom, no nie do końca ona tak jest przedstawiana w 100%. Jest bardzo dużo niejasności i tak postanowiłem zadzwonić do Pana Igora, bo akurat moim zdaniem no to tyle książek, co Pan napisał i związanych tutaj z II wojną światową, z broniami, z tajemnicami Hitlera, z tymi wszystkimi powiązaniami, no to naprawdę będzie wielka uczta, gdy będziemy mogli porozmawiać. I oczywiście ja tutaj się myję, jeśli chodzi o wiedzę, ale postaram się troszeczkę tutaj poruszyć też dużo, dużo takich rzeczy, no nie do końca jasnych, ale to też nie oznacza, że musimy wszystko w 100% wiedzieć, bo akurat żyjemy w czasach, kiedy jest wiele domysłów, jest dużo tych puzli, które po prostu trzeba wcześniej czy później, może ktoś je ułoży w całość. No wiadomo, że też mamy księgi przez MI6 czy rząd brytyjski utajnione aż do 2050 roku, czy to ze śmiercią Sikorskiego, czy to ze śmiercią Rudolfa Hessa, który przeleciał do tej Wielkiej Brytanii. Tak do dzisiaj nie wiadomo, po co on tam poleciał i jaki był tego cel. Także bardzo mi miło i ja dzisiaj przedstawię później poniżej książki pana Igora, chociaż to jest bardzo dużo. Tutaj mamy Czołgi Świata, lekkie i średnio opancerzone wozy bojowe, Leopard, później Gestapo, Anatomia systemu w 2005, Hitler, pytania niepostawione, broń Wehrmachtu w kolorze, październik 2005, Al-Kaida, teraz Polska, Germania, plany III Rzeszy na okres powojenny, to też jest bardzo ten temat właśnie, który jakby jest powiązany z dzisiejszym okresem, kod Adolfa Hitlera, podziemne królestwo Hitlera, podziemna reduta Hitlera, prawda o Wunderwaffe. No jest tego bardzo dużo i tutaj dlatego też postanowiłem, że zaproszę Pana i postaramy się troszeczkę w dyskusji rozwinąć kilka różnych wątków, chociaż czas na pewno nie pozwoli nam na wszystko, ale może takie niedopowiedzenia też, pewne tajemnice tej historii, które tak są już jakieś pewne poszlaki, ale też tak do końca nie wiadomo, a wiadomo, że dzisiaj te czasy nie sprzyjają odkrywaniu wiedzy, bo jak to się mówi, że zwycięzcy piszą historię i teraz nie wiemy, kto w końcu jest zwycięzcą tej II wojny światowej, bo patrząc na patrząc na to wszystko, co się dzieje, taką anomalię powojenną, no to państwo, które przegrało wojnę, raczej nie powinno tutaj dochodzić do władzy gospodarczo, ekonomicznie, a jednak to się dzieje. Także tutaj... No tak miało być, ale to przejdziemy do tego. Tak, przejdziemy, ale co zapomniałem też powiedzieć, że
Wiele osób uważa historię za coś, co było, co już nie wróci, co coś nieważnego, ale jednak wielu filozofów na całym świecie powtarzało, że naród, który nie zna historii, będzie powielał te same błędy w przyszłości. I tu właśnie tu jest cały sekret tego czym my się zajmujemy, dlaczego tutaj pan Igor się tym zagłębia w to. A nawiązując do tradycji, przedstawiając gościa, moją pasją zainteresowania astrologii, nie tylko wedyjskiej, ale też babilońskiej, no to tutaj konstelacja urodzeniowa pana Igora to jest między baranem a bykiem, tak zwana krytika, który symbolizuje ostre narzędzie, miecz, broń, biała broń. No i to są konstelacje też wielu generałów wojskowych. Oczywiście planeta Mars, która jest jakby związana z bogiem wojny, tutaj też daje te cechy zainteresowań. I mój księżyc w tym samym znaku, co pana Igora, zodiak. Węzeł północny w domu piątym historii i poprzedni rozmówca również miał ten węzeł, czyli tu też nie ma przypadku, że fokusujemy się na tej historii, to jest ten dom lwa. Także bardzo mi miło i to też świadczy dużo o rozmówcy, bo nawet starożytni Hindusi wiedzą, że są osoby predysponowane do pewnych rzeczy, chociażby urodzeniowo i tutaj faktycznie tą swoją energię fokusują na tym. Także jak, może jeszcze zacznijmy od tego, że to, co dzisiaj się dzieje, to nie jest takie jakaś taka konekcja czy powiązanie z tym, co zaczęło się dziać na początku XX wieku, bo jak widzimy, no to nie układa się to jakoś logicznie w całość. Tak, to znaczy to, co jeśli chodzi o tą ostatnią kwestię, to to, co my mamy w tej chwili, to mamy nie tyle kryzys gospodarczy, co systemowy taki kryzys głęboki cywilizacji, który się rozwijał bardzo długo i jego źródła nie były w ogóle dostrzegane. To wywołuje w tej chwili frustrację demokracją na Zachodzie. Zresztą u nas też, prawda? Bo to się może wydawać racjonalnemu człowiekowi, że te patologie, jakie są widoczne w demokracji, one wynikają tylko z tego, prawda, że no ludzie jednak to jakoś tam wybierają albo godzą się na wybranie tego. Ale u przeciętnego człowieka na Zachodzie to te dysfunkcje, ten upadek właściwie, który widać, to znaczy zapaść ogólna, prawda? Tak jak w Wielkiej Brytanii powiedzmy, czy na przykład właśnie w Niemczech. To wywołuje frustrację demokracją, i jest bardzo silny prąd, zwłaszcza wśród młodego pokolenia na Zachodzie, taki można powiedzieć antyestablishmentowy, to znaczy rozsadzający społeczeństwo od środka. I tego rodzaju sytuacja, ona bardzo przypomina to, co wytworzyło Hitlera, po prostu. No ale to rozwiniemy. Tak, ja myślę, że historia lubi się powtarzać. Pamiętamy, co było przyczynowością takiego totalnego chaosu po przegranej I wojnie światowej i biedzie i głodzie tutaj w tej II Rzeszy. I tutaj no każdy, można powiedzieć, każda ideologia, jakakolwiek ideologia, która tylko mogłaby wyzwolić niemiecki naród z tego marazmu, będzie mieć przyzwolenie. I tutaj mamy powtarzającą się historię tych uchodźców w Niemczech. Też to może być przyczynowością wcześniej czy później do jakiegoś takiego zarzewia, bo niestety no to narasta, a dysproporcja, status materialny Niemców jakoś w tym momencie no nie za bardzo wygląda pozytywnie w przyszłości. Ja bym tu pozwolił sobie krótko taką uwagę, to znaczy ideologia wyzwoli, prawda? No, ideologia niczego nie rozwiąże, to jest pierwsza rzecz. Ona raczej skieruje ich ku działaniom irracjonalnym. To ideologią problemów systemowych cywilizacji się nie rozwiązuje. Ona tylko, tak jak powiedziałem, ona doprowadzi do rozładowania emocji, ale źródeł nie usunie. To, no tak. To jest zresztą też podobna sytuacja jak w przypadku nazizmu, prawda? Tak, gdzie tak. Później po przegranej wojnie Niemcy mieli strasznego, potwornego kaca, bo ich tam ciągano do całej rodziny, do obozów koncentracyjnych.
żeby zobaczyły sobie te sterty, powiedzmy, włosów, czy ewentualnie ciał, jeśli jeszcze tam były, albo preparaty, na przykład połówkę głowy zakonserwowaną w słoju z formaliną, prawda? Przeciętą głowę więźnia, czy tego rodzaju rzeczy. I oni byli, to był bardzo silny szok dla nich, bardzo silny cios, taki uraz, ale ponieważ oni, który jedyne do czego doprowadził, to doprowadził do masowego wyparcia. To znaczy oni zaczęli się uważać za ofiary nazizmu, mnożą się, zaczęły się mnożyć i w dalszym ciągu się mnożą wspomnienia Niemców, którzy opisują, jak to oni byli ukrytymi antynazistami, prawda? Sprzątaczka, która gdzieś tam zamiatała, ona bardzo nienawidziła Hitlera, prawda? Natomiast ona pominie to, że go kochała, prawda? I nie uświadamiała sobie, że tu był jakiś w ogóle podtekst erotyczny, bo to takie też rzeczy grały rolę. Także doprowadziło to do tego, że bez jakby uświadomienia sobie tego mechanizmu, czego nigdy nie zrobiono po wojnie, doprowadziło to jedynie do masowego wyparcia. I to jest też analogia do tego, co było, powiedzmy, po I wojnie światowej. Dlatego, że w tej chwili służby niemieckie są przerażone tym, jak ta ideologia nawraca. I jest bardzo prawdopodobne w tej chwili, że wkrótce dojdzie, bo ponieważ takich ostrzeżeń już jest mnóstwo, od służb wywiadowczych, nawet włącznie z Organizacją Narodów Zjednoczonych, która to przed tym ostrzegała, jest dosyć duże prawdopodobieństwo takich, no można powiedzieć, jakby to rozruchów, może to nie jest dobre słowo, rozpadu społeczeństw, ja bym powiedział, ruchów destrukcyjnych, chaotycznych, irracjonalnych, prawda? I na tym prawdopodobnie ten neonazizm wypłynie. I on sam zresztą uważa, że na tym wypłynie i jest tego pewien, co pan wie, prawda, doskonale. I no to jest, więc tutaj dochodzimy do takiej sytuacji, kiedy okazuje się, że ta historia nie jest tylko historią. Że ponieważ jej sobie nie uświadomiono, to z czego ona się wzięła, to wraca. No i to nam łączy jakby teraźniejszość i przyszłość z tym, co było. Jest takie. I okazuje się, że jedno z drugiego jednak wynika. Patrząc z takiej alternatywnej strony tej astrologii, każdy kraj ma swój horoskop, można powiedzieć, patrząc na datę założenia Niemiec, oczywiście tam są różne daty w historii, ale patrząc na te Niemcy dzisiejsze, tam wciąż widnieje ten baran. Taka sama konstelacja co Adolfa Hitlera, tym bardziej, że Angela Merkel również go ma. I patrząc na całość, jak te podobne osoby się przyciągają, to baran związany miał z takim przydomkiem will and power, czyli najsilniejsza energia takiego dominacji, will and power, czyli taka dominacja nad wszystkimi innymi. Oczywiście sama nazwa Eris, Arian, jest to bardzo podobne do siebie, jest władca pierwszego domu, czyli takiego władzy nad innymi. To dominuje, każde państwo ma inne jakieś tam, można powiedzieć, układy, ale tutaj Niemcy nie wyzbywają się tego. Oni mają jakąś taką w sobie, nie wygląda po nich, że coś takiego, do czegokolwiek się przygotowują, bo jest oczywiście w miarę, załóżmy, demokracja i gospodarczo w miarę nieźle stoją, tego może nie widać, ale jak to powiedział syn Hansa Franka, ten najmłodszy, że jeśli tylko noga im się będzie powijać ekonomicznie, to będziemy widzieć to w całej okazałości, dlatego że to tkwi w narodzie i on sam wypowiadał się, bo był dziennikarzem gazety Stern, że on był bardzo mocno atakowany to przez to, że się chciał odciąć do zbrodni swojego ojca. I jedynie co no to w Polsce tutaj wśród Żydów i Polaków jeszcze widzi takie sympatie, bo udostępnił trochę materiałów, ale już jest starszym człowiekiem, ale wciąż to podkreśla, żeby na to nie dać się zwieść i na to bardzo, bardzo uważa. It always makes me so furious what we have done. There's this children museum from little children, innocent children.
You've heard those stories many times in your life, and you expose yourself to those stories. I just wonder why you feel you want to do that. I wrote a book against my father. I wrote it because of the silence in Germany. The Germans built a lot of monuments for their victims, yes, because it was politically correct. But the silent majority of the Germans never acknowledged the crimes between 33 and 45, which the Germans committed. I think we are people without empathy. We never really... That's a big statement. No, it's a normal. I still love Germany. I love being world champion in football, for instance. And I also loved very much when Merkel said, we will do it with the refugees. Mm. Now she is. Everybody will be thrown out. That was a good thing. Is this Don't trust us. And the special thing, I was very happy when the European community, yes? Yes, but the Germans, as you paint it, the Germany today is a bulwark of moderation, of tolerance, compared to so many messages coming from Hungary or from Marine Le Pen or from so many people in so many corners. As long as our economy is great and as long as we made money, everything is very democratic. But let's wait and hopefully not see if we have 5 to 10 years heavy economical problems. And the swamp is a lake and is a sea and will swallow again everything. Znaczy, ja piszę regularnie na Facebooku i jakiś czas temu, przepraszam, zamieszczałem taką informację na temat właśnie tych groźby, tego, co się szykuje w Niemczech. I tam do tego załączyłem, nie pamiętam, to było może z miesiąc temu, może trochę więcej, załączyłem tam do tego link do artykułu, który był wywiadem z ludźmi z kontrwywiadu niemieckiego, to się tam nazywa Federalny Urząd Ochrony Konstytucji. I oni opisywali, jak to się właśnie w Niemczech rozwija, gdzie mamy sytuację taką, że liczba takich ugrupowań, powiedzmy, czy jakichś tam struktur mniejszych czy większych, lokalnych na przykład, jest taka, że tego już się nie da ogarnąć. Poza tym widać, że te inicjatywy, powiedzmy, jeśli to można tak nazwać, że one już są koordynowane i prawdopodobnie są finansowane. Także groźba jest bardzo poważna i Niemcy do tego się autentycznie przygotowują. To znaczy już kilka lat temu były prowadzone ćwiczenia we współdziałaniu policji, wojska i innych służb, niekonstytucyjne, żeby była jasność, bo konstytucja zabrania niemiecka czegoś takiego, to znaczy użycia wojska na terenie kraju bez stanu wojennego. I one były na tyle poważne, że no ściągano siły, posiłki w cudzysłowie w ramach tych ćwiczeń z innych krajów, to znaczy oni się liczą z tym, że trzeba będzie coś takiego robić. Na przykład no, polska jednostka żandarmerii wojskowej była ściągana do Niemiec wtedy. To było kilka lat temu. Później mieliśmy pod wpływem głównie tych sygnałów z Niemiec, na przykład mieliśmy mobilizację próbną w Polsce. Mówiono, że na Śląsku, ale tak naprawdę nie tylko na Śląsku. I teraz mamy taką sytuację, że tworzone są specjalne jednostki niemieckie do walki na terenie kraju. Nie z wrogiem. Ja nie pamiętam już, jak one się nazywają. Tworzonych jest 6 tego rodzaju jednostek, w sile mniej więcej brygad, z czego w gotowości już jest jedna na razie. Także oni są naprawdę przerażeni. Sygnały, jakie do nich docierają, są poważne, tylko tyle, że one nie docierają, powiedzmy, do mediów. Ale naprawdę sytuacja jest dosyć konkretna. No tutaj widać, że te cesarstwo rzymskie narodu niemieckiego plus potem oczywiście historia
Te Niemcy po prostu, oni sami szukają tej swojej tożsamości, oni są w ogóle chyba znani w historii z tego, że oni szukają wciąż swojej tożsamości i nie wiedzą, kim tak naprawdę są, bo nawet powiem szczerze, ja tu tłumaczyłem takiego księdza niemieckiego, który napisał Wandalię i niedługo, można powiedzieć, wydam to tłumaczenie po prostu tej kroniki z 1520 roku pod tytułem Wandalia. No i on, ten Niemiec, opisuje po prostu pochodzenie tak naprawdę różnych grup etnicznych na terenie Niemiec i nie używa tam słowa Niemiec. Oni do dzisiaj kiedyś się używali bardziej jako Prusowie, Deutschowie, Alanowie, Germanie, ci od Skandynawów, Teutonowie. I tak naprawdę, jak widzimy w historii, oni bardzo dużo tych nazw używają. Patrząc nawet na tą reprezentację Niemiec, która trochę podkrada tych zawodników, teraz ostatnio okradli reprezentanta Anglii młodego, tam go przekupili o to, żeby grał w tej reprezentacji Niemiec, to taka obraza w piłce nożnej. Oczywiście to jest takie lustro tego, co się w Niemczech dzieje, że oni sami potrzebują tej krwi z zewnątrz, sami nie wiedzą tak naprawdę, kim są. Kiedyś nam podkradli Mirosława Klose, Łukasza Podolskiego, którzy byli wybitnymi reprezentantami tam Niemiec, ale jednak jak patrząc na tą reprezentację, to tam może z 20-30% jest takich rodowitych Niemców, że tak powiem. No tak, to jest oczywiście symbol pewien, ale tak, to z takim rozpadem, powiedzmy, tożsamości, czy w ogóle kanonu ich kulturowego, to mamy do czynienia na pewno, to nie ulega wątpliwości. No. Tutaj, panie Gorze, bym chciał wrócić na sam początek tej Austrii, gdzie no, przy granicy z Czechosłowacją urodził się niesławny akwarelista. No i tutaj są pewne informacje różne, z różnych źródeł, ale jest jedna taka dość ciekawa. W 1967 roku oksfordzki historyk i biograf Hitlera Alan Lewis Charles Bullock, który w czasie II wojny światowej był korespondentem BBC, opublikował obszerną biografię przywódcy III Rzeszy zatytułowaną Hitler – Studium tyranii. W pierwszym rozdziale tej książki napisał, że w 1837 roku austriacka chłopka Anna Maria Schick-Gruber ze Stones, babka Adolfa Hitlera od strony ojca, powiła nieprawe dziecię znane pod imieniem Alois Bullock. Podkreślił, że Alois przez pierwsze 40 lat swojego życia nosił nazwisko panieńskie matki Schick-Gruber, żeby dopiero w 1876 roku zmienić je na Hitler, nazwisko utworzone od przezwiska męża matki. Pod takim też nazwiskiem został wpisany do dokumentów parafialnych i gminnych jego syn Adolf. Sprawa wiejskiego skandalu odeszłaby w mroki zapomnienia, gdyby już tuż po wojnie nie wyciągnął je na światło dzienne jeden z najbardziej zaufanych ludzi wodza, czyli Hans Frank. Narodowo-socjalistyczni etnolodzy niemieccy dowodzili, że w regionie zwanym Walderrieltel, gdzie urodził się ojciec Adolfa Hitlera, dominują ludzie o bardzo upartym, zawziętym charakterze. Musieli przecież od wieków stawiać opór żywiołom, które od czasu do czasu pustoszyły te alpejskie doliny. Niemcy widzieli więc w swoim wodzu upartego górala, który nie jest w stanie odstraszyć żadna przeszkoda. Był to region graniczny z Czechami i wiele wskazywało, że przodkowie wodza III Rzeszy byli częściowo tak znienawidzonymi przez niego Czechami. Wokół dowodu Adolfa Hitlera narosło wiele mitów i półpraw. Najdziwniejsze plotki o rzekomym żydowskim pochodzeniu Führera zaczął rozsiewać w 1945 roku nie kto inny jak sam Hans Frank, były gubernator generalny okupowanych ziem polskich. W więzieniu norymberskim Frank przeszedł na wiarę rzymskokatolicką, zaprzyjaźnił się ze spowiadającym go amerykańskim kapelanem wojskowym i franciszkaninem ojcem Sixtusem O'Connorem, którego przed śmiercią podarował swoje zapiski z więzienia. Zgodnie z życzeniem byłego gubernatora generalnego, rękopis miał trafić do archiwum klasztornego. Ojciec O'Connor uznał jednak, że jest on zbyt cenny z historycznego punktu widzenia i zgodził się na jego publikację w 1953 roku pod znamiennym tytułem W obliczu szubienicy. Były bawarski minister sprawiedliwości od 1934 roku, minister Rzeszy Besteki, generalny gubernator okupowanej Polski Hans Frank, opisał pewną ciekawą sytuację, która wydarzyła się w 1930 roku w brunatnym domu centrali NSDAP, znajdującej się przy ulicy Bremenstrasse 45 w Monachium. Pewnego dnia, pisał Hans Frank, musiało to być mniej więcej pod koniec 1930 roku, zostałem wezwany do Hitlera.
a on pokazał mi jakiś list. Hitler powiedział, że ma do czynienia z obrzydliwym szantażem jednego ze swoich najbardziej obdarzonych krewnych. List, jak twierdził Hitler, dotyczył jego własnego pochodzenia. Jeśli się nie mylę, ten krewny to był syn jego przyrodniego brata Aloisa Hitlera, juniora, który czynił delikatne aluzje, że z pewnością w związku z pewnymi doniesieniami prasowymi istnieje zainteresowanie tym, aby nie rozgłaszać pewnych okoliczności naszej historii rodzinnej. Te doniesienia prasowe, do których czyniono tutaj aluzję, pisał dalej Hans Frank, szły w tym kierunku, że Hitler miał w swoich żyłach krew żydowską i dlatego w opinii owego krewnego nie miał prawa do tego, aby być antysemitą. I ja z polecenia Hitlera zacząłem potajemnie badać tę sprawę. Na podstawie wszystkich możliwych źródeł stwierdził, konkludował Frank, co następuje. Ojciec Hitlera był nieślubnym dzieckiem kucharki o nazwisku Schick Grober z Lohendieck pod Linzem, zatrudnionej w pewnym gospodarstwie w Gracu, dlatego zgodnie z prawem, według którego nieślubne dziecko przyjmuje nazwisko rodowe matki, nosił on je do około 14 roku życia, nazwisko Schick Grober. Kiedy jego matka, czyli babka Adolfa Hitlera, wyszła za mąż za niejakiego Hitlera, jej nieślubne dziecko zostało uznane aktem prawnym za ślubne dziecko małżeństwa Schick Gruber Hitler z wielkimi jego prawami. Najbardziej jednak zadziwiające jest ta kucharka Schick Gruber, babka Adolfa Hitlera, gdy urodziła dziecko, służyła w domu u pewnej żydowskiej rodziny o nazwisku Frankenberger i ten Frankenberger poczynając od urodzin aż do 14 roku życia dziecka płacił tej pani alimenty dla swojego syna. Cała ta historia, podsumował Frank, była doprawdy wielce nieprzyjemna. Ja nie wiem, jak to było naprawdę, ale zawsze miałem wrażenie, jak studiowałem materiały dotyczące Hitlera i jego wczesnego okresu, tego wiedeńskiego powiedzmy na przykład, że tam w grę wchodziła nie tyle niechęć do Żydów na podstawie jakiejś analizy historii, wydarzeń, prawda, tylko to miało podłoże w jego jakiejś sprawie osobistej. To było to, dlatego, że to była tak zajadła nienawiść, że trudno mi to inaczej wytłumaczyć. Coś tam musiało być, albo przypuszczano, zresztą to nie tylko ja miałem takie wrażenie, bo różni ludzie, którzy to badali przede mną, też mieli takie wrażenie i podejrzewali na przykład, że mogło tu chodzić o to, że on został wyrzucony z Akademii Sztuk Pięknych przez Żyda, albo że zaloty do Żydówki zostały odrzucone i w związku z tym on zapalał nienawiścią do całej, że tak powiem, rasy, jak to oni nazywali. Trudno powiedzieć, prawda? Natomiast wygląda, ja mam wrażenie, że coś w tym było. No tutaj patrząc na jego układ astrologiczny, węzeł północny, czyli taki najważniejszy cel, jest to dom dziewiąty strzelca. Ten dom dziewiąty zawsze mówi o ojcu, zawsze przeważnie jest jakieś zamieszanie z ojcem, jakaś tajemnica z nim związana, dwóch ojców, ojczym, przyrodnie rodzeństwo też może być. Także ten dziewiąty dom też mówi o zagranicy, czyli łatwo przewidzieć, że taka osoba wyemigruje ze swojego rodzinnego kraju do innego kraju i będzie gloryfikować nie swój kraj. To też jest taka znamienna cecha osób, które ten węzeł północny ma w tym domu dziewiątym. Idąc dalej tym tropem, strzelec zawsze reprezentuje dalekie zagraniczne podróże, co jakby tutaj potwierdza nam wątek argentyński i też oczywiście pochodzenie dalszych rodzin czy kuzynostwa gdzieś, który może mieszkać i mieć jakiś związek za granicą. Oczywiście też ta jego sztuka artystyczna, czyli księżyc pokazuje tu jego sposób myślenia, czyli faktycznie miał ten talent do tego i tam go mogło ciągnąć. Nie był to oczywiście jego cel, bo wynikało to bardziej jego zainteresowanie. Oraz czasami daje takie trochę lenistwo i faktycznie były takie dokumenty jego świty, która w kronikach pisała, że on nie do końca czytał te pisma, tam po 20, 10 stron to był maks, kiedy on coś czytał, tylko raczej wyręczał się tymi swoimi pomocnikami, no co sobie też mogło potwierdzić, że nie wszystko do końca też kontrolował, no bo wiadomo, że część ludzi się go bała. Mówili mu to, co mu chcieli powiedzieć, żeby był usatysfakcjonowany, a wiadomo, w późniejszym etapie wojny to tam już trochę tajemnic było, chociażby z tym Geringiem. Jedna rzecz, to mnie tu zwróciła moją uwagę jeszcze i kiedyś to opisałem w jakiejś książce, już nie pamiętam w której, w tomie 14 instrukcji przebudzenia, jak to pamiętam, że
przypadku Hitlera występowała bardzo patologiczna relacja z ojcem, jeśli w ogóle można to nazwać relacją. To znaczy, to był po prostu sadysta do tego stopnia, że on bił Hitlera często do utraty przytomności pasem specjalnym ze skóry hipopotama. I to po pierwsze, łatwiej jest to zrozumieć, jeśli w świetle tego, co pan powiedział, że ten ojciec, w cudzysłowie, mógł nie być jego ojcem wcale, to by ułatwiało zrozumienie takiej nienawiści do dziecka. To jest pierwsza sprawa. A druga sprawa to jest taka, że jak ja natrafiłem na opisy tego, no to zwróciłem uwagę, że generalnie w przypadku wszystkich takich ludzi mocno zaburzonych psychopatów, na przykład Himmlera, na przykład Stalina, też występował taki motyw, taki wątek bardzo patologicznej relacji z ojcem. To się bierze też stąd, że w sanskrycie Jowisz, który rządzi znakiem, czy domem dziewiąty, czy znakiem strzelca, to się nazywa po prostu guru. I dlatego najwięcej osób, które ma węzeł północny w domu guru, albo trafia do różnych rodzajów sekt, bo ma problem wcześniejszy z ojcem i ta cała, jak to się mówi, że do siódmego roku życia, za czym to dziecko, ten jego umysł jest strasznie mocno delikatny i czuły, emocjonalny i jeśli nie będzie mieć tam równowagi między energią żeńską matki i ojca, to tak, będzie szukał substytutu w postaci akceptacji poprzez grupę ludzi, a jeszcze bardziej spokrewnioną z jakąś ideologią religijną, niekoniecznie chrześcijańską, no tu może być buddyzm, to może być każda rodzaj sekty. Zresztą sprawdzałem wielu... Będzie szukał kompensacji za wszelką cenę. Tak. I tutaj ten dziewiąty dom mówi nam o szukaniu, w ogóle w jego przypadku to jest bycie guru, bycie tym przywódcą całej. I ten dziewiąty dom związany z mistycyzmem, z duchowością, z religiami, ze wszystkimi, z zagranicą też oczywiście, to idealnie się pokazuje, idealnie zresztą do mnie, jak ludzie dzwonią i mają problemy z ojcami, czy albo ojciec był alkoholikiem, albo zmarł przedwcześnie, albo miał ktoś ojczyma, czy tak naprawdę tych dwóch ojców, to jest zawsze 90% aspekt na dom strzelca, ten dom dziewiąty i tutaj Hitler bezsprzecznie węzeł północny jest w domu dziewiątym, bo pokrywa się wyjazd za granicę, opuszczenie swojego rodzinnego kraju. Ludzie, którzy mają węzeł północny w dziewiątym domu, jeśli jakby już miał zostać w Austrii, to musiałby, nie wiem, być księdzem albo po prostu robić coś, co jest zgodne z tym, nie musiałby po prostu dawać upustów na to, a tu jednak ten dziewiąty dom też jakby potwierdza to, że on nie chciał bardzo wracać do przeszłości i mówić to, co się działo w domu rodzinnym. To, co pan powiedział, że jeśli tak, był bity... Nigdy nie mówił o tym. Tak, to ta trauma, żeby się, no umysł uciekał od tego, nie chce do tego wracać, jeśli było coś przykrego w domu rodzinnym, a nawet jakby nie był bity, a ta matka, byłoby już to zamieszanie, że nie miał tego prawdziwego ojca, którego kochał, no to i tak to wychodzi, i tak to wychodzi i tutaj z takiego kucherka, bo przecież jak widzimy na tych starych zdjęciach, jak on miał tam 9 lat czy 12 lat, to był bardzo drobny człowieczek taki, nie? Także takie dziecko na pewno musiało dostać ogromnej traumy. Zresztą tą matkę bardzo, bardzo kochał. Tam była taka wzmianka, że przecież ten lekarz tej matki też był żydowskiego pochodzenia. On o tym wiedział. Jego akurat akceptował i jemu ochronę zapewniał. Także wybiórczo pewne osoby żydowskiego pochodzenia, on dobrze wiedział, kto był. I tutaj ta cała ideologia raczej mogłaby bardziej być wpisana na ten dom dziewiąty, bo to jest, ostatnio sprawdzałem takiego seryjnego mordercę, który założył w Stanach Zjednoczonych, chyba Mansona, tak, to był Manson. I to był bardzo inteligentny człowiek, patrząc tu na jego horoskop, ale przez to, że miał, tak jak Hitler w tym domu dziewiątym, węzeł północny, no to podświadomie ludzie parli do niego i słuchali go. I to jest właśnie to, że ten dom generuje bardzo dużo właśnie problemów. Ci, co trafiają właśnie w te sekty, to bardzo często to jest związane z ojcem. Także tutaj mam jeszcze belgijski, ja to sprawdziłem, takiego belgijskiego genetyka, Jean-Paul Mulders, który badał rodzinę Hitlera, tam te siostry, kuzynostwo, bo oczywiście
Hitlera to jego DNA nie pobierze, chociaż trudno powiedzieć, bo może i by mógł. No i tutaj jest taka haplogrupa bardziej niezwiązana z Żydami sefardyjskimi, czy pochodzącymi od Abrahama, a bardziej z Chazarami. To jest z tym państwem Chazarów, które zostało jakby w VII wieku przejęli, zmienili sobie religię na judaizm i tutaj się zaczyna problem z rozróżnianiem Żydów sefardyjskich, aszkenazich, czy tych chazarskich. I tutaj jest duży problem, jednak powiem, bo pojawia się też oczywiście też taka historia i właśnie też związana z tą księgą Rosenberga, gdzie dzieci ideolodzy tego stowarzyszenia Tule, oni dokładnie wiedzieli, że są pochodzenia chazarskiego, nie są takimi typowymi Aryjczykami, co było bardzo często widać w przypadku tej jego świty. A co innego byli ci Niemcy z Lebensbornu, których tam dobierali odpowiednio, żeby te dzieci wyglądały jak typowy Aryjczyk. Czyli tu jest jedna z takich tez, bardzo ciekawa też, nie mówię, że to jest prawdziwa, ale warto zwrócić na nią uwagę, że zamysł był taki, żeby wymordować Żydów, którzy nie będą chcieli się osiedlać w Izraelu, czyli Sefardów i tych innych, którzy bardziej mieli coś wspólnego z tą Jerozolimą i z tym Abrahamem, a my jako przebierańcy w VII wieku tylko, żeśmy przejęli tą religię i jesteśmy samozwańczymi Żydami, ale Chazarami, którzy oczywiście się po rozbiciu tego państwa chazarskiego rozprzestrzenili, co później my pokażemy na mapach, i do Polski, i na Ukrainę. Ten trójzub Kazachstanu w godle Kazachstanu dzisiaj jest dalej. Na Ukrainie oczywiście ten trójzub został przejęty też jako teraz symbol tych Ukrainy. Oni też chyba do końca nie wiedzą, skąd te symbole się biorą. Trafili też oczywiście do Niemiec, no ale biorąc pod uwagę wyznanie abrahamowe jako jedno, nie oznacza więzów krwi, prawda? Także tu jest sami Żydzi, którzy w książkach opisują tą tematykę, to jest bardzo cienka linia i tu się łatwo można pomylić. I chromosom E1, B1 i haplogrupa Chazarów właśnie tu około 40% wykryli właśnie w krwi Hitlera ten gen, który mógłby potwierdzać niekoniecznie, no bo tutaj cała Europa jest już pomieszana, bo na przykład Aszkenazi to są bardziej z Celtami, z haplogrupą R1B i ze słowiańską haplogrupą R1A pomieszani. Także tutaj no nie ma takich stuprocentowych rasowo, można powiedzieć, wzorców, no ale jednak trzeba pamiętać, że przed II wojną światową biznesy, wielkie fabryki głównie były zarządzane właśnie przez tego żydowskiego pochodzenia ludzi i oni też musieli się tym wspierać, bo przecież ktoś ich musiał finansować. Mogę powiedzieć dwa słowa na temat tego, skąd bardzo właściwie, ponieważ ja ostatnio, skąd się to wzięło, w ogóle taka nienawiść w narodzie niemieckim, które on sam później nie mógł pojąć, prawda? No bo jak ja mówiłem na początku o tym, że Niemcy byli ciągani do tych obozów koncentracyjnych i wyparli, jakby to prawdę, no to zaczęli się uważać za antyfaszystów. No to wyparcie polegało na tym, że tym narodowym socjalizmem to nie był Hitler tak naprawdę, tylko to byli oni, powiedzmy, prawda? Tak, ci, którzy tak wybierali. Ale z czego to się wzięło, czego im nigdy nie powiedziano? Ja nawet ostatnio gdzieś tam oglądałem jakiś tam program telewizyjny, dokumentalny, amerykański chyba. No i tam było, prawda, powiedziane, że no coś jakby o wymysłach na temat winy Żydów za coś, prawda, za co Niemcy ich obwiniali. Sytuacja wyglądała w ten sposób, że Niemcy nie przegrali I wojny światowej, dlatego że zostali pokonani na polu walki. Oni nie wycofali się z tego pola walki w momencie kapitulacji, tylko dlatego, że nie byli w stanie kontynuować tej wojny w momencie, kiedy na południu Niemiec wybuchła rewolucja bolszewicka. To znaczy, to się nazywało powstała Bawarska tak. Republika Rad. I na tym właśnie zresztą wypłynęło Stowarzyszenie Tule, bo to byli pierwsi bojownicy,
narodowego socjalizmu, którzy walczyli z tą Bawarską Republiką Radziecką. Ale problem polegał na tym, że całe kierownictwo praktycznie, czy większość kierownictwa tej Bawarskiej Republiki Radzieckiej, to byli Żydzi. Łącznie tam Rosa Luxemburg, Claude Lewin, zdaje się, no już nie mówię o Karolu Marksie, który tak naprawdę się nazywał Karl Mardochaj, ale więc powiązanie z tego, że Żydów z bolszewizmem, powiedzmy, czy z komunizmem, czy wtedy nazywano to bolszewizmem, ono nie było wyssane z palca, ono było rzeczywiste. I na przykład Bawarska Republika Radziecka na tym się problem nie kończył, dlatego że było 6 innych prób proklamowania rządów bolszewickich w 6 innych miastach niemieckich, które się nie powiodły. Ale zamierzenie było wielkie, tak można powiedzieć. Więc Niemcy, ponieważ oni przez to przegrali, faktycznie przez to przegrali wojnę. Był jeszcze bunt marynarzy w Hamburgu, prawda? Fala rewolucyjna ogarnęła całe Niemcy. To trzeba sobie powiedzieć. I nie tylko Niemcy, dlatego że w polskiej Galicji, to znaczy w polskiej, no wtedy austro-węgierskiej jeszcze, też wybuchło powstanie bolszewickie. Tego było dużo. W późniejszej Czechosłowacji była Węgierska Republika Rad, która miała 3-osobową radę kierującą nią i wszyscy ci trzej członkowie tej rady byli Żydami. Więc z tego się wzięło, z tego się wziął cały ten nurt, cała ta myśl, która była fundamentem narodowego socjalizmu, że Żydzi stanowią egzystencjalne zagrożenie dla cywilizacji niemieckiej, czy cywilizacji europejskiej w ogóle. To tak, żeby była jasność, powiedzmy. Tak, tak. Krótkiego uzupełnienia. Tak, ale procentowo nawet, jakby tak prześledzić wszystkich tych bolszewików wysokiej rangi, to ich jest prawie 80% z tym rezonuje. Czyli oni tutaj, ten bolszewizm, socjalizm czy komunizm, to on tutaj głównie z nimi był związany. Tylko trudno rozróżnić, czy chodzi o Chazarów, czy chodzi o Sefardów. Ja znam Sefardów, bo ja z nimi często rozmawiałem na temat Izraela, bo oni nie uznają tego państwa do dzisiaj i nie chcą z przyczyn religijnych też, nie uznają, że Rockefeller czy Rothschild tutaj sfinansował to państwo ogromnymi środkami, żeby ono w ogóle powstało. Ale patrząc z perspektywy zakończenia wojny, no to cała ta sytuacja w czasie II wojny światowej bardzo mocno przyczyniła się na takie ogólnoświatowe przyzwolenie, żeby to państwo jednak tam powstało, pomimo tego, że ci, można powiedzieć, Sefardowie, którzy są związani z tym mięsem na pewno bliżej jak Chazarowie, bo Chazarowie są związani z kaganatem tureckim, z tymi haplogrupami bardziej azjatyckimi, z Turcją związaną niż z samym Izraelem, no to ja z nimi rozmawiałem, znam ich podejście, bo mnie to bardzo ciekawiło, co to są za różnice, mówię, kto jest tutaj kto. No i tutaj powstało przyzwolenie oraz ta cała ideologia bardzo mocno przyczyniła się do tego, że to państwo w ogóle powstało i zaczęło zjeżdżać do tego państwa, chociaż na początku nie wszyscy tam chcieli jechać, także były też takie momenty. Paradoksem jest to, przepraszam, że w momencie, kiedy wprowadzono tak zwane ustawy norymberskie, jak to Niemcy określili w cudzysłowie, ustawa, to się nazywało formalnie ustawa o ochronie krwi i rasy, to one miały poparcie środowiska żydowskiego, paradoksalnie, dlatego że ono również uważało się za zagrożone mieszaniem ras, zanieczyszczaniem rasy, powiedzmy, tak jak to rozumiano wtedy, prawda? Ja nie mówię, że obiektywnie istnieje pojęcie rasy żydowskiej, ale tak wtedy to nazywano. Ono też uważało się za zagrożone i ono popierało to paradoksalnie. Na początku to miało mieć postać właśnie, miało to kanalizować
emigrację Żydów z Europy w celu założenia państwa żydowskiego na Bliskim, odtworzenia państwa żydowskiego na Bliskim Wschodzie, prawda? Względnie, no niektórzy tam planowali, Niemcy, przesiedlenie Żydów na Madagaskar przysłowiowy, prawda? To autentycznie planowano, ale po prostu, ponieważ Niemcy nie mieli władzy nad Madagaskarem, to się nie powiodło, ale to tutaj było szereg takich nałożeń się różnych zjawisk i zresztą to, co powiedziałem, że jak, z czego się wziął ten antysemityzm zajadły, powiedzmy, niemiecki, że on się nie wziął z sufitu. Monachium, czy generalnie w ogóle przyzwolenie państw zachodnich na zbrojenia Hitlera, tak, to one się wzięły też z tego, że to zagrożenie widziano jako realne. To znaczy zagrożenie, powiedzmy, dla cywilizacji zachodniej, powiedzmy, przez bolszewizm, prawda? I częścią tej ofensywy, ponieważ te rewolucje bolszewickie, że powiedzmy bolszewicko-żydowskie, one miały, rozwijały się w okresie, powiedzmy, 1918-1920. Częścią tego była wojna polsko-radziecka. I to znaczy, to miała być część tej ofensywy, dla której rewolucje w Niemczech, czy na Węgrzech, prawda, czy w innych krajach zachodniej Europy miały przygotować grunt na wejście tego. I co ciekawe, w propagandzie polskiej 1920 roku, takiej wojskowej, żołnierskiej, powiedzmy, tamten motyw skojarzenia Żyda z bolszewikiem też się pojawia. Były plakaty takie po prostu. To mówię jako ciekawostkę. Nie no, to oczywiście na pewno były też propagandowe. Nie tylko dzisiaj, ale i też no, przed wojną. Przed wojną jakoś też te gazety można... Znaczy Rosjanie przygotowali też rząd komunistyczny dla komunistycznej republiki, Polskiej Republiki Radzieckiej wtedy. Tam był Feliks Dzierżyński, Julian Marchlewski i Feliks Kohn, zdaje się. Kohn zresztą był Żydem. Józef Unschlicht chyba też. Ja nie pamiętam w tej chwili, już dokładnie nie potrafię powiedzieć. Józef Unschlicht był, przepraszam, Żydem też. Także... Ale to była... To, co opiewała, czy zapowiadała międzynarodówka, że pot przelany, prawda, i tak dalej, i na własność do nas przejdzie cały tam, prawda, to co miało przejść. Ja nie potrafię powtórzyć międzynarodówki z pamięci. Pieśń ówczesna, rewolucyjna, no to nie było kwestią jakiejś odległej przyszłości, tylko to wtedy właśnie rozgrywano. I to spowodowało, że Zachód przymknął oczy na powstanie, na rozwój narodowego socjalizmu i III Rzeszy i wspierał to, włącznie z amerykańskim kapitałem żydowskiego pochodzenia. Tak, oczywiście. Wall Street... Chyba Prescott Bush tam też mocno udzielał tak. się. To z tego się wzięło. Ja wiem, dla człowieka, który nie wie o tym, jakie było tło tego, to się wszystko wydaje irracjonalne, prawda, że nie wiadomo, bo on nie potrafi połączyć tego. Natomiast tak. to, logika tego była całkiem jasna. Są takie środowiska, którzy twierdzą, że największymi rasistami są właśnie Izraelici. Tam bardziej to wynika bardziej z religii i z tej Tory, która mówi o tych gojach, prawda, że oni są narodem wybranym, a reszta to są po prostu goje, równie jak zwierzęta i nawet tam jest instrukcja obsługi, jak podchodzić do goja i takie zabawna rzecz, jak się goj topi, czy mamy prawo mu pomóc, czy nie. To tam w zależności od okoliczności, jeśli finansowo na tym jakoś wyjdziesz do przodu, możesz mu pomóc. Jeśli nie, to nie ma takiej potrzeby. No to czyli... o tym to ja już nie wiem. To są takie. Są dosłowne takie są. Oczywiście to jest jak z Biblią, że przez 3000 różnych tłumaczeń, no to różnie ludzie tak. do tych tłumaczeń podchodzą, że tam że kobieta, która miała splecione włosy, to grzeszyła. Dlatego, że to była pierwsza pokusa dla mężczyzny, no to dzisiaj się to też wydaje irracjonalne, prawda? Ale dużo mogło wyjść też przekłamań i tam oni czując się jako naród wybrany i ten bolszewizm też miał według nich polegać na tym, że oni będą kontrolować fabryki, duże korporacje, firmy,
a tak naprawdę ludzie będą równi, prawda? Czyli tak w Związku Radzieckim równi i równiejsi, jak to napisał Orwell w 1984, kiedy wykazał to ten bolszewizm, na czym on tak naprawdę miał polegać, że wszyscy mają to samo, żeby się tam nie kłócili, kto ma większe ci kłoczęto, tylko po prostu mają to samo, ale ci, co mają mieć dostęp do tych tak naprawdę wielkich pieniędzy, no to będą po prostu mieć. No. Tak samo jak dzisiaj. Tak, to taki po prostu kapitalizm z jednym kapitalistą. No. Tak, jak dzisiaj widzimy, jak świat dąży, teraz się nic nie zmieniło, świat dąży do tego, żeby korporacje rządziły światem poprzez te kryzysy ogólnoświatowe, czy nieważne, czy to chodzi o zdrowie, czy coś, ale to wszystko ma bardzo duży impact, że średnia klasa traci, małe i średnie przedsiębiorstwa przestają mieć wpływ jakikolwiek, a głównie dotacje i te wszystkie dostęp do tych wszystkich patentów mają te trzy główne korporacje, które dzisiaj zarządzają 95% na Wall Street, polska giełda w 100%. Jedną z nich jest BlackRock, który jak sobie zobaczymy, no to pochodzenie właściciela, to już będziemy wiedzieć, że to są te właśnie chazarskie geny, czy oni się do dzisiaj nazywają, mówią, że są Żydami, ale tak naprawdę genetyka pokazuje, że nie są, no, że jest to jednak z tego VII wieku to pokłosie, że no, tyle lat mija, że nikt nie docieka już, czy to chodzi o geny, czy o krew, czy to chodzi o wyznanie. No. Także trzeba prześledzić też przyczyny rozbicia się państwa Chazarów. Oni naprawdę rozprzestrzenili się po wszystkich tych krajach i nie do końca się chcieli asymilować z różnymi nacjami poprzez właśnie tą mocną religię też. Nie? Bo Kagan Turecki wiedział, że na wzór Cesarstwa Rzymskiego, że te wszystkie hordy chazarskie, żeby to wszystko scalić, to musi wprowadzić jedną religię, która by po prostu jakby ich wzmocniła. Tam było dużo różnych wyznań, dużo różnych takich. I tutaj też może być to przyczyną tego wszystkiego, że dzisiaj, żeby zrozumieć, co się w Europie dzieje, mamy też sprawę tych wszystkich reparacji wojennych. I tutaj nawiązując do III Rzeczpospolitej, II Rzeczpospolitej, też chodzi o te akty prawne, bo tak naprawdę to chyba nie mam. W 1934 roku Piłsudski udało mu się z Niemcami podpisać jakiś pakt o nieagresji, a wcześniej były takie ruchy, że on chyba przewidywał, że ci Niemcy coś za szybko rosną w siłę, prawda? I tutaj napisał pismo do prezydenta Francji, mówię, zróbmy coś z tymi Niemcami, albo trzeba tam ich najechać, rozbroić, bo będzie źle. No i ten Piłsudski jak widział, że... No, tak, tylko właśnie to się rozbija o to, co ja powiedziałem. Dlaczego Zachód tak naprawdę potrzebował Hitlera? On go inaczej nie przymknięto by oczu na to wszystko, na tą jego ofensywę na wschód. To tylko w ten sposób można sobie to wyobrazić, uzasadnić. To znaczy problem tu jest taki po prostu, że w latach 30., a właściwie już w latach 20., Związek Radziecki zaczął się bardzo szybko zbroić. I w momencie, kiedy na przykład w 37 roku Związek Radziecki po raz pierwszy zaprosił na manewry wojskowe obserwatorów zachodnich, i oni tam zobaczyli na przykład stojące na polu ustawione 5000 czołgów. W momencie, kiedy cała armia amerykańska miała chyba 230 czy 320, to stąd się wzięła ta wiara, że tak powiem, to, że Zachód, no w cudzysłowie, zdawał się nie widzieć tego, co Hitler robi, powiedzmy. To tak, żeby była jasność. Oni po prostu czuli, że bez tego po prostu polegną. Tak, no tutaj wracając do III Rzeszy odnośnie tego, że jednak technologicznie oni bardzo mocno przyspieszyli. Tutaj oni po tej wojnie przegranej, I wojnie światowej, byli totalnie biedni. Tutaj nieudany zamach, który to był 1923, to był chyba 23, kiedy Hitlera aresztowano. Ten Rudolf Hess, jego prawa ręka, też się dał zamknąć, żeby siedzieć z tym Hitlerem. Tam nawet się pojawiają takie informacje, że też współtworzył ten jego pisany w więzieniu Mein Kampf, że jest autorem wielu różnych podpowiedzi czy tekstów. No i tutaj tam
można powiedzieć, dopiero jak wyszedł z tego więzienia, no to błyskawicznie ten jego ruch nazistowski DAP, to była partia, prawda, którą później przekształcono w NSDAP, no to no zyskiwał bardzo dużą popularność i pamiętam też, że no były sprzeciwy w środowiskach uniwersyteckich. Albert Einstein też tam pisał, że tutaj nie może być takiego mocnego wpływu na uniwersytecie, tak w Heidelbergu był chcieli aby młodzi studenci, którzy po prostu zaczęli popierać Hitlera, tworzyli takie, można powiedzieć, już organizacje studenckie NSDAP, które są związane z tym nazizmem i takimi poglądami, i tam już nie pasowało im to, że ci rektorzy byli żydowskiego pochodzenia i to trwało tam jeszcze do jakiegoś tam roku, ale jak już Hitler doszedł do władzy w 1933, no to tydzień później odwołano głównego rektora tej jednej z najlepszych uczelni w Niemczech, jak i nie w Europie, i wszystkie inne uniwersytety chyba ze strachu już to jakby przyklapnęły, nie sprzeciwiały się temu. Ale były tam takie momenty zgrzytów. Polacy też wiedzieli, że widzieli, co się dzieje, że te rzeczy Niemcy się zbroją. I ten Piłsudski tam próbował wysyłać różne delegacje, jeszcze nawet jak nie został kanclerzem, to już dostał propozycję spotkania, co też Hitlera samego zdziwiło. No coś chyba czuł, bo on był znany z tego, że po prostu wiele rzeczy potrafił przewidzieć i jakby ta nie jego śmierć w 1935, to różnie mogłoby się to też potoczyć. Chociaż tak naprawdę żyjąc blisko Niemiec, no trudno, żeby nas się to też nie tyczyło. Akurat te granice wtedy, gdzie Polska nie miała dostępu praktycznie do morza, bo to i Prusy, i tutaj został tylko te Trójmiasto i jeszcze miasto Gdańsk jako wolne miasto. Znaczy paradoksalnie to w ogóle to jest mało znane z czego, że Hitler aż do końca właściwie liczył, to znaczy no trudno mi powiedzieć, że mocno liczył, powiedzmy jak mocno liczył, ale naprawdę liczył na to, że Polskę uda się wciągnąć do bloku państw osi. Tak. No my mimo powiedzmy udziału w rozbiorze Czechosłowacji skromnego jednak na to nie poszliśmy. Pytanie jest, jak byśmy na tym wyszli, ale uważam, że byśmy wyszli na tym tragicznie, dlatego że generalnie niemiecka koncepcja podboju wschodu, ona w ogóle nie przewidywała jakiejkolwiek roli dla narodów słowiańskich innej niż rola niewolników. To było jednoznacznie stwierdzone i myślę, że to tylko by odwlekło, powiedzmy, naszą tragedię w przypadku zwycięstwa Niemiec. A nawet gorzej. To pogorszyłoby naszą sytuację. No przecież alianci by stwierdzili, że no, jeśli my tutaj popieraliśmy Hitlera, to nie należy nam się, no nie wiadomo, jakby te granice w ogóle wyglądały. Może nawet Stalinowi by tutaj dali całkowicie... Tak. Wchłonąć. Wielokrotnie podczas wojny były podejmowane jakieś takie, pojawiały się, może nie podejmowane, tylko pojawiały się pomysły jakiegoś wciągnięcia ludności polskiej, na przykład sformowania jednostki Waffen-SS polskiej. Akurat pamiętam, że kiedyś natrafiłem na takie dokumenty w aktach osobistego sztabu Reichsführera SS i udało się zgromadzić stu kilkudziesięciu ochotników, nie pamiętam w tej chwili ilu dokładnie, których szkolono w Theresienstadt, czyli w Terezinie, w protektoracie Czech i Moraw, ale to było za mało, żeby jakąkolwiek polską jednostkę Waffen-SS, nawet powiedzmy batalion, utworzyć. I ci ludzie zostali rozproszeni. Analogicznie na przykład do czasu zamachu na Hitlera w Wilczym Szańcu w lecie 1944 roku był taki człowiek w sztabie admirała Canarisa w Abwehrze. Ja nie pamiętam w tej chwili, wyleciało mi jakoś z głowy jego nazwisko, pułkownik Ludwik Oster. O, Oster. Który miał plan taki, żeby wywołać na wschodzie
To znaczy na wschodzie, to mowa była o lecie, powiedzmy, czy wiośnie, czy lecie 1944 roku wtedy, kiedy Rosjanie dochodzili do linii Wisły mniej więcej i zbliżali się jeszcze, powiedzmy, nie doszli, ale zbliżali się do linii Wisły. I ten w sztabie tego pułkownika Ostera pojawił się taki pomysł, żeby ukonstytuować jakieś tam władze z udziałem narodów tych okupowanych, tak jak na przykład mowa była o Czechosłowacji, czy Słowacji, powiedzmy, czy Polsce, i proklamować jakieś takie marionetkowe, powiedzmy, rządy na krótko przed wejściem Rosjan z udziałem na przykład jakiejś arystokracji polskiej. W tym miał pośredniczyć według planu tego pułkownika Ostera, miał pośredniczyć Kościół, jako że Kościół wtedy był jedyną w zasadzie polską, znaczy etnicznie z polską instytucją działającą na terenach okupowanych. I miały powstać takie rządy, powiedzmy, z apropatą na przykład Kościoła, które rekrutowałyby się z członków polskiej arystokracji, i one musiałyby być, sytuacja miała być wytworzona taka, która by zmuszała państwa zachodnie do uznania tych władz, tylko po to, żeby Niemcy zostawili te miasta, wyszli z nich i żeby, jak to się pułkownik Oster wyraził, podrzucić Rosjanom takie zgniłe jaja. Ale to się rozbiło, po pierwsze, to znaczy najpierw to się rozbiło przez to, że sztab Kanarisa był zaangażowany, a przynajmniej uznano, Trybunał Ludowy Niemiecki uznał, że on był jakoś zamieszany w te przygotowania do zamachu na Hitlera. I pułkownik Oster też, jego też zmiotło, że tak powiem, po tym. Natomiast to się też rozbiło o to, że nie było w zasadzie żadnej woli po stronie narodu polskiego, nikogo, kto by chciał się, że tak powiem, w ten sposób podłożyć, bo przecież wiadomo było, że później będzie oskarżony o kolaborację z Niemcami, prawda, i tak dalej. Ale więc różne były próby ze strony Niemców, to mówię też jako ciekawostkę, no, jakiejś formy współpracy z Polakami, ale to jest ewenementem w zasadzie na tle innych krajów typu Czechosłowacja, Węgry, prawda, Bułgaria i tak dalej, że, czy Republiki Bałtyckie już nie wspominając, że w Polsce takiej woli współpracy z Hitlerem nie było w zasadzie nigdy. To znaczy była wprawdzie rozpowszechniona kolaboracja i ludzie masowo donosili na siebie, na Gestapo. Masowo, ale z czego dzisiaj mało kto sobie zdaje sprawę w ogóle, jaka to skala tego była. Ale pomimo tego Niemcom nie udało się, że tak powiem, tutaj wciągnąć nikogo instytucjonalnie, tak można powiedzieć. To był też fenomen polski. No tak, to tutaj nie pamiętam tych organizacji obcych, nie niemieckich, które były wciągane w tą tak zwaną policję lokalną, i tam by z Litwy, z Białorusi, tysiące Białorusinów czy Ukraińców. Tak. A w Polsce pełniło różne role, prawda? Tak. W kulturach niemieckich. I podporządkowali się, a jednak te serce polskie jest troszkę inne, takie jak to caryca Katarzyna pisała w swoich pamiętnikach, że tutaj nie można sobie tak sobie najechać Polski, tylko tutaj albo podstępem, albo najlepiej jakbyśmy w ogóle o tym nie wiedzieli. No co dzisiaj jest taka analogia do tego, tak. Bo że Polacy myślą, że mają Polskę. Pomimo bardzo długiego okresu rozbiorów, prawda, to ta tożsamość narodowa była bardzo silna tutaj. Może dlatego właśnie, żeby te rozbiory, to jednak to ja wiem, jak spotykam często tam w Stanach Zjednoczonych Polonię, to oni inaczej mówią o tej Polsce, tęsknią, prawda, za Polską, bo są na obczyźnie. Tak samo jakbyśmy pod zaborami, czy tam Austro-Węgier, czy tutaj po prostu jednak to samo. Każda diaspora tęskni, to ma to do siebie, prawda? Tak. I tutaj jednak Polska jest bardzo doświadczona na tym punkcie. No to dzisiaj udało się, że tak powiem, tej całej koalicji, teraz nie zakładam, że wiem, kto to tak naprawdę jest, ale
ale udało się tutaj Polskę zniewolić chociażby gospodarczo, no bo ja pamiętam historię tej polskich cukrowni, jak tutaj była afera, jak możemy sprzedawać swoje Niemcom cukrownie, ale mija ileś lat i mamy na to przykład, że praktycznie wyzbyliśmy się wszystkiego, nawet media i też nie są jakby takie opiniotwórcze, no wiadomo, że jeśli ktoś ma też media, no to tutaj może wpływać na różnego typu sposób myślenia Polaków, dopóki jeszcze te media są oglądane i radio, i telewizja. Ja obawiam się, że to polega na czymś innym. Ja powiem tu troszkę herezję, ona może się niektórym ludziom nie spodoba, ale w momencie, kiedy załóżmy byśmy się cofnęli do początku lat 90. do tej transformacji no, gospodarczej, już nie tyle ustrojowej, prawda? No to pytanie jest, na jakim poziomie my byśmy byli bez napływu kapitału z zewnątrz, prawda? Kapitału zachodniego. Byśmy zdegenerowali się do poziomu dzisiejszej, powiedzmy, Rumunii mniej więcej. Taka jest prawda. I problem polega, to było nieuniknione. To była jedyna, zresztą trudno by było ludzi przekonywać, prawda, żeby oni jednak nie pracowali w tych zachodnich korporacjach, które dużo płaciły, prawda? To było nierealne. Natomiast problem polega na czymś innym, na tym, że to znaczy na ludziach. Polacy wydaje mi się i tak są bardziej kreatywni niż ludzie generalnie w Europie Zachodniej, takie mam wrażenie. Natomiast problem po prostu tutaj polega na tym, że myśmy niewiele wnieśli jednak do tego, do gospodarki, powiedzmy, światowej. Nie stworzyliśmy własnych firm, korporacji, prawda? No to właśnie o tym mówię, że... Były jakieś próby stworzenia na przykład polskiej sieci fast foodów, która poległa kiedyś. Ja już nawet nie pamiętam, jak to się nazywało, ale były takie próby. No i to jest problem, jakby z ludźmi, z kreatywnością ludzi. I ona, tak jak mówię, i tak jest dużo lepsza niż w niektórych krajach Europy Zachodniej, ale ja bym tutaj nie obwiniał o wszystko korporacji zachodnich, bo one grają tak, jak my im pozwalamy. No tak, ja nie obwiniam, nie. Ja nie obwiniam nikogo, ja tylko mówię, że może chęć już takiego odpoczynku, może od tego komunizmu, czy w ogóle tych zaborów wcześniejszych, troszkę uśpiła Polaków w ten sposób, że omamiło się ich troszeczkę tym dobrobytem, tym transformacją, że już teraz będzie wszystko dobrze. I tutaj państwo... Bo to jeszcze raz niestety musimy wrócić jakby, znaczy przepraszam, że tu się narzucam, proszę. Ale wrócić do ludzi. To znaczy, wie pan, problem jest taki, że ja opisuję w książkach, na przykład w książce Przemiany na Ziemi jako wrota do przyszłości, którą uważam za swoją najważniejszą, to co się dzieje z ludźmi, to znaczy regres psychologiczny. To jest złożony temat, nie będę tu wyjaśniał, na czym to polega, ale generalnie sprowadza się do tego, że całe państwa się stają niekreatywne, prawda, że mamy inwazję populizmu, dysfunkcji na różnych poziomach. I w momencie, kiedy dochodzi do czegoś takiego, że my sami w zasadzie na przykład rozmontowujemy kadrę dowódczą wojska i nikt tutaj nie piśnie, prawda, że to jest coś... że to jest zamach stanu, powiedzmy, prawda? Albo tworzymy edukację, która niszczy, blokuje rozwój ludzi, prawda, dzieci, gdzie mamy lawinowo narastające statystyki samobójstw, powiedzmy, wśród dzieci i różnych innych zachowań psychotycznych i też nikt tego nie powie. No to powiedzmy sobie szczerze, to jest główne zagrożenie, czyli ludzie muszą się przewartościować, muszą się otworzyć, Polska musi zrozumieć, zobaczyć w ogóle kwestie rozwoju i tak dalej. I tu żadnymi magicznymi takimi rozwiązaniami typu atakowaniem tego czy tamtego jakiegoś wroga, powiedzmy, niczego się nie rozwiąże. To jest kwestia fundamentu, powiedzmy, rozwoju społeczeństwa. Zawsze powinniśmy zaczynać od siebie, tylko ja mówię w postaci zrozumienia pewnych mechanizmów, bo oczywiście Polacy też swoje przecierpieli. My mamy w ogóle taką naturę pomocową, że jedziemy pod Monte Cassino, czy tam za wolność, a nawet Stanów Zjednoczonych, to mało który też naród tak za wolność naszą i waszą. No ale jednak tutaj po tej transformacji w 89 jednak praktycznie cały ten system też państwowy pomógł, żeby wszystko szło pod młotek i wyzbyliśmy się i chłód, które dzisiaj naprawdę to jest złota żyła, bo
bo Chińczycy mogliby to od nas wszystkie te wyroby kupywać. Też tylko nie było takiej woli. I ja rozumiem, że był taki program sonda w 80-tych latach. Dwóch naukowców go prowadziło. Tam też pojawił się taki bardzo ciekawy wątek ich śmierci właśnie w latach transformacji w 89-90. I oni podobno mieli prowadzić nową formułę tego programu, tłumacząc ludziom o transformacji gospodarczej, jaka następuje w innych państwach i jaka będzie podobna w Polsce i co się będzie dziać. I to faktycznie to było bardzo ciekawe rzeczywiście. Tak, tak. I oni mieli, no, przez to, że miała nastąpić, oni mieli troszkę odejść od tej kosmologii techniki na rzecz gospodarki i ekonomii. I żeby tłumaczyć ludziom, w co wchodzić, w co nie wchodzić, jak to będzie wyglądać. No i też taka, ja pisałem artykuł o tym, niewyjaśniona śmierć tych wszystkich trójki członków tego programu zginęła chyba w przeciągu 3 lub 4 lat, cała trójka. Czy oni chyba zginęli w wypadku samochodowym? Tak, 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 w wypadku, ale jak się zagłębimy w te dokumenty odnośnie tego wypadku, to tam praktycznie większość rzeczy się nie za bardzo tak zgadza. Ale chciałbym jeszcze wrócić, panie Igorze, do ostatnich lat, 45 rok, kiedy Rosjanie znajdują zwłoki Adolfa Hitlera z Ewą Braun w bunkrze. Rosjanie znajdują zwłoki, Tak, znajdują zwłoki, to też się przychylam do tego stwierdzenia. No i nawet pojawia się informacja, że Stalin się wściekł, że napisał depeszę do alientów, co zrobiliście z Adolfem Hitlerem. Dlatego, że niby podobieństwo było do tych nadpalonych zwłok, ale sami Rosjanie podobno stwierdzali, że to nie był Adolf Hitler, ani nie była to Ewa Braun. I właśnie dlatego też, wracając do najważniejszego moim zdaniem wątku, bo pan osobiście pojechał do Argentyny badać ciągłość tego wątku, nie tylko ucieczki prominentnych nazistów, ale pojawia się też fakt samego wodza. No, jakby konkluzją tego wszystkiego, że ja przez ileś tam lat się tym zajmowałem, to znaczy zajmowałem się, to zajmowanie się polegało generalnie na jeżdżeniu po archiwach i grzebaniu w dokumentach, ale też na tworzeniu kontaktów z ludźmi zajmującymi się podobnymi rzeczami w innych krajach. I w związku z tym ja miałem kontakty z kilkoma ludźmi, takimi na przykład w samej Argentynie, 3 powiedzmy, takimi badaczami czy tropicielami nazistów, powiedzmy. I po iluś tam latach to zaczęło czegoś tam dostarczać, prawda, i zaczął się wyrabiać pewien obraz, powiedzmy. Niektórzy ludzie też się ze mną kontaktowali. Ale jedyne, do czego ja, co mogę powiedzieć z pełną odpowiedzialnością na koniec tego wszystkiego, po tym wszystkim, to jest to, że właściwie nie ma żadnego jednoznacznego dowodu, że Hitler w ogóle zginął w Berlinie. Później Rosjanie w ostatnim czasie zresztą zaczęli eksponować kwestię tej rzekomej czaszki Hitlera, prawda, bo to było jedyne, co oni mieli, czym mogli się powiedzmy obecnie pochwalić na ten temat. No tylko tyle, że jak pojechała tam ekipa amerykańska i zrobiła, pobrała próbkę do badań genetycznych, to się okazało, że to jest w ogóle czaszka kobiety. Ostatni w zasadzie rzekomy materialny dowód, jaki miałby istnieć w ogóle, rozpłynął się we mgle i w zasadzie niczego takiego konkretnego nie ma, podczas gdy dosyć dużo rzeczy jednak wskazuje na to, że on uciekł, to znaczy, że jego wywieziono. Ale jeśli my to dzisiaj wiemy, to proszę sobie wyobrazić, w tamtych czasach przecież to było polowanie na jednego człowieka. Jeśli ta historia miałaby być tak 1:1, jak my dzisiaj ją znamy, to wszystkie państwa, wszystkie służby państw powinny dostać wścieku, wyznaczyć jakąś multimilionową nagrodę za głowę tego człowieka. Tak. A to się nie dzieje. Właśnie. Dlaczego tego nie było? No. Dlaczego powiedzmy Amerykanie próbowali tropić Hitlera na przykład w Argentynie, a dlaczego nie robili tego ani Rosjanie na przykład, ani Brytyjczycy, ani Francuzi, czy w ogóle ktokolwiek inny?
nawet, o co tu chodziło? Powiem się nawet, że Polacy no też... Problem jest taki, że to źródeł na ten temat troszkę jest, ale generalnie wiele wskazuje, że Niemcy wynegocjowali z aliantami wolną rękę tutaj. To znaczy układ był tego rodzaju, że oni dostali pewien dorobek techniczny, naukowo-techniczny, dostali pewne bardzo szczególne rzeczy, powiedzmy bardzo awangardowe. Nie została przeciwko nim użyta broń chemiczna niemiecka, to znaczy Tabun, Sarin i Soman, które wywołałyby coś podobnego jednak z tym, co nam się dzisiaj kojarzy z III wojną światową. To znaczy liczba ofiar wojny bardzo by wzrosła wtedy. Wytłukliby całe miasta, na przykład brytyjskie. Doprowadziliby do katastrofy apokaliptycznej w zasadzie. Więc ten układ miał to obejmować, ale w zamian za to uzyskali pełną i oczywiście przekazali aliantom całe w zasadzie segmenty swoich służb specjalnych. No, organizacja Gelena, która była protoplastą na przykład służb Republiki Federalnej Niemiec i początkowo no, była tworzona przez CIA, prawda? To były gotowe struktury wywiadu III Rzeszy, które po prostu przeszły pod kontrolę amerykańską. To tak to wyglądało. I włącznie z oficerami SS. I w zamian za to, rzekomo, tak z różnych doniesień powiedzmy, takie coś wynikało, Niemcy mieli uzyskać swobodę, jeśli chodzi o zabezpieczenie kadr i kapitałów w krajach obcych, w krajach neutralnych, takich na przykład jak Brazylia, Argentyna, Szwajcaria, Turcja, ale przede wszystkim Argentyna, prawda? Tak. I czy to jest prawdopodobne w ogóle? Można sobie zadać pytanie, prawda? No, najlepszym dowodem tego jest to, że żadne z państw alianckich nie próbowało nic zrobić, żeby temu zaprzeczyć, prawda? Jedynymi służbami, które próbowały coś Niemcom zrobić w Ameryce Południowej, były służby izraelskie. W praktyce, z tego co ja wiem, w sensie określonych akcji działań. Więc alianci nic nie zrobili tak naprawdę, żeby ten gigantyczny przepływ kapitałów, ludzi, kadr naukowych, żeby w jakikolwiek sposób zakłócić. Efekt tego był taki, że tak jak plan Marshalla obejmował kilkanaście miliardów dolarów, co prawda ówczesnych, to dzisiaj by było powiedzmy 200 miliardów, prawda, w przeliczeniu na dzisiejsze pieniądze, ale nawet gdyby to przeliczyć na dzisiejsze pieniądze, to nie są to kwoty wcale takie astronomiczne. No, jak rząd amerykański się zadłuża, powiedzmy o bilion rocznie, powiedzmy w tej chwili, no to wcale nie jest tak dużo, jak to się ludziom wydaje, prawda, że to legenda mówi, że plan Marshalla wszystko zmienił. On nie tłumaczy cudu gospodarczego niemieckiego po II wojnie światowej. Dlatego, że co można zrozumieć tylko wtedy, jeśli się uwzględni fakt, że kapitały najprawdopodobniej wywiezione, to znaczy no nie ma, prawda, dostępu do wszystkich danych bankowych, ale szacuje się, że to były kwoty tam powiedzmy takie czy inne, powiedzmy, prawda, w każdym razie znacznie większe niż to, co przypadło Niemcom z tytułu planu Marshalla. I to tłumaczy, dlaczego tak szybko po wojnie, mimo największego zniszczenia kraju w całej Europie, dlaczego tak szybko Niemcy po wojnie stały się ponownie wiodącą siłą i wiodącą armią w Europie. Inaczej tego się wytłumaczyć nie da. I w związku z tym nie ruszano też kwestii Hitlera. To znaczy pisano sobie, niektórzy ludzie sobie pisali artykuły, prawda, o tym, że rzekomo go gdzieś tam widziano tu czy tam, prawda, w Paragwaju czy w Argentynie czy gdzieś tam. Natomiast to się wszystko do tego poziomu się ograniczało. Nic nie robiono, nikt nic nie robił poza Izraelczykami, żeby to, że tak powiem, zweryfikować czy ścigać, prawda,
nie podejmowano takich prób realnie rzecz biorąc. Nawet ci Izraelczycy mieli problem. To, co z kolei robili Izraelczycy, było słabe. Oni, ja wiem o bardzo wielu konkretnych działaniach, akcjach i one wszystkie, z wyjątkiem porwania Eichmanna, no ale to była sytuacja szczególna, dlatego że Eichmann nie był chroniony i normalnie pracował, jeździł autobusem do pracy, prawda? I porwano go po prostu w nocy z przystanku autobusowego, dlatego że no, w Buenos Aires autobusy jeżdżą całą dobę. I o 12 mniej więcej w nocy. I to był wyjątek. Natomiast wszyscy ci, którzy byli w strukturze chronionej, czy na obszarach chronionych, czy tych enklawach, tak? Tak zwanych. Byli nie do ruszenia. I ja mógłbym wyliczyć kilka znanych mi konkretnie w szczegółach akcji służb izraelskich i one wszystkie spaliły na panacce, to znaczy skończyły się śmiercią, względnie ucieczką tych agentów izraelskich, dlatego że dla tych ludzi z doświadczeniem Niemców, powiedzmy kadr Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy, Abwehry i tak dalej, którzy tam byli, to co wtedy na początku lat 60. na przykład reprezentował sobą Mossad, nie było ci agenci izraelscy nie byli żadnymi, że tak powiem, przeciwnikami dla tych ludzi, którzy mieli bardzo duże doświadczenie i tak dalej w tamtym czasie, prawda? I dlatego nie ruszano kwestii Hitlera w ogóle. To nie jest tak, że nie dotarto, nie znaleziono żadnych tropów, dlatego że nie znaleziono Hitlera, dlatego że go tam nie było, tylko dlatego, że nikt tego nie próbował nawet robić w ogóle. Więc Hitler mógł sobie tam mieszkać, tak jak to relacje opisywały, powiedzmy, na pewnej posiadłości w Paragwaju, nie niepokojony, bo on faktycznie nie był niepokojony, tak jak wszyscy ci inni Niemcy tam nie byli niepokojeni. To by te enklawy... Pomijając, tak jak powiedziałem, te amatorskie próby ze strony Izraela wtedy, które nie stanowiły żadnego zagrożenia. Tak, a jeszcze tutaj Peron doszedł do władzy, który też wcześniej, jeszcze przed jego wyborami, no to można powiedzieć tak już poplecznik tych nazistów i tych Niemców, też no chyba każdy inny rząd by się też połasił na tak ogromny transfer pieniędzy do Argentyny, tak, bo z tych dokładnie wynika, że to by przeogromne skradzione i te złote zęby przetopione później w sztabki, dzieła sztuki, obrazy z każdego większego kraju i to z Francji, z Polski, to przecież to są tak ogromne kwoty jak na tamte czasy, że to widać było, że no każdy rząd mógł sobie kupić. Także widać, te porwanie Eichmanna też było w trudach, bo to cały rząd i policja argentyńska były przeciwko nim, także oni musieli tam naprawdę się nagłowić, jak uciec, przebrać się za tych pilotów. No a widać ewidentnie, jak oni się czuli tam bezpieczni, bo był przypadek doktora Mengele, który ukrywał się tam w Argentynie i potem jego syn napisał do niego i chciał go po prostu odwiedzić. I jakoś tam on bardzo chciał, żeby, no opowiadał mu tą swoją historię, że był przedsiębiorcą w Buenos Aires, jakiś biznes medyczny, co nie dziwi, ale on potem pojechał do Niemiec i miał wypadek i tutaj policja, która go tam zatrzymała, coś tam zaczęła mu podważać te dokumenty, ale po płaceniu łapówki udało mu się po prostu z powrotem wrócić do tej Argentyny i co dziwne poszedł do konsulatu niemieckiego i przyznał się, że on jest Józef Mengele i wyrobił sobie paszport na to imię i nazwisko, co jest faktem i to dziwne, że nikt tutaj nie alarmował służb praktycznie. Tak. Także to, co pan mówi, tutaj pokazuje. Tak. To znaczy generalnie istniał cały bardzo rozbudowany system ochrony, jaki oni tam wytworzyli, który dodatkowo był wspomagany współpracą ze służbami krajów tych, w których ci Niemcy przebywali, tak jak na przykład Argentyna czy Paragwaj, prawda? I to tworzyło no, taką wielowarstwową fortecę, dosyć trudną do przeniknięcia. Natomiast niezależnie od tego wielu Niemców, którzy byli zbrodniarzami wojennymi, mieszkało pod swoimi nazwiskami. Oni się nie bali szczególnie. Ja znam historię, bo takim głównym miastem niemieckim tam to jest San Carlos de Bariloche, czyli w skrócie Bariloche,
w dalszym ciągu jest to miasto takie w dużej mierze niemieckie, gdzie Niemcy potrafili na przykład zakładać firmy, które miały runy SS w logo przykładowo albo inne symbole nazistowskie, więc oni wiedzieli, że oni tak są nie do ruszenia. Jeszcze jest ta armia chyba Paragwaju, o ile się nie mylę, tak, która wygląda w ogóle, jak się pierwszy raz zobaczy, to Prusy, Niemcy, naziści i tam, nie wiem, buty te same, hełmy te same. Widać ten wpływ po to prostu. To było w wielu krajach, to nawet w Boliwii, nawet w Chile, oficerowie, powiedzmy, tak, w latach 20., dlatego że to się wzięło z tego, że już przed II wojną światową związki Niemiec i armii niemieckiej ze służbami i armiami tych krajów były bardzo silne, dlatego że w momencie, kiedy po I wojnie światowej zakazano istnienia armii z prawdziwego zdarzenia w Niemczech, ona mogła liczyć tylko do 100 tysięcy, prawda, żołnierzy, to i zakazano prac nad wieloma rodzajami broni czy wyposażenia, tak jak samoloty na przykład, to Niemcy robili w ten sposób, że zakładali firmy i misje wojskowe w krajach właśnie takich na przykład jak Chile, jak Argentyna, jak Boliwia, jak Paragwaj, Brazylia nawet. I przerzucano tam nie 5 oficerów doradców, tylko na przykład 100 albo 200. W ten sposób zachowywano ciągłość kadry oficerskiej, kadry i pewnego korpusu ekspertów, tak jak na przykład biura projektowe lotnicze, prawda? Biuro Messerschmitta zostało przeniesione do Hiszpanii przykładowo. I to tworzyło przyczółki w tym sensie, że w oparciu o prawicowe, powiedzmy, czy proniemieckie sympatie w służbach zbrojnych tych krajów, do których ci Niemcy trafiali, później na przykład wielu oficerów z tych krajów było kształconych w Niemczech. Oni znali niemiecki, przyswajali niemieckie mundury, regulaminy, uzbrojenie, hełmy w bardzo wielu krajach. I to później znacznie ułatwiło przerzut, dlatego że on się odbywał o kanały, które już były, już istniały, były rozbudowane, sprawdzone, prawda, i tak dalej. Spójrzmy jeszcze na parę akcentów, które wbrew pozorom składają się na całkiem istotną część odpowiedzi na pytanie o źródła niemiecko-argentyńskich powiązań. Zadecydowała o tym nie tylko osobista współpraca prezydenta Perona ze Służbą Bezpieczeństwa SS, będąca swoistą pamiątką po czasach jego studiów wojskowych w Berlinie, nie tylko bardzo silna obecność kapitału niemieckiego, czy tradycyjny dystans Argentyny do Stanów Zjednoczonych, ale też tak prozaiczny czynnik jak to, że Niemcy mogli tu znaleźć pewne odbicie swego kraju w sensie kulturowym. Dobrze się tu czuli i, co równie istotne, nie rzucali się w oczy. Jeśli weźmie się pod uwagę wszystkie te elementy, to można dojść do wniosku, że Argentyna była dla nazistów krajem idealnym. Nie było drugiego takiego kraju. Aby zobaczyć nazistowskie ślady w Argentynie, trzeba jednak opuścić Buenos Aires i udać się do jednego z miast skolonizowanych przez Niemców. Airbus Linilan zabierze nas do odległego o 1400 km San Carlos de Bariloche, miasta o typowo alpejskim charakterze, gdzie niemieckie ślady, w tym ślady czysto nazistowskie, są nadal wyraźnie widoczne. Na razie start z lotniska w centrum miasta pozwala nam ujrzeć jeszcze jedno, zielone oblicze Buenos Aires. Bariloche jest miastem liczącym ponad 100 tysięcy mieszkańców, malowniczo położonym u stóp południowych Andów, pośród licznych jezior polodowcowych. W 1945 roku stało się ono centrum aktywności nazistowskiej w Argentynie. Tutejsze struktury nazistowskie były rozbudowane i najlepiej zorganizowane. Mieszkali tu ludzie zarządzający finansami nazistów, m.in. niemiecki finansista Perona Ludwig Freude, milioner i przyjaciel szefa Abwehry Canarisa Tilo Martens, uważany za administratora organizacji Odessa Max Theodor Wuppermann oraz jej finansista Friedrich Lanchner. Wielu z nich to milionerzy.
Najbardziej aktywną osobą w tutejszych strukturach Odessy był jednak Hans Ulrich Rudel, zajmujący się m.in. czymś w rodzaju kontrwywiadu. Tak duża ranga Bariloche wynikała z jednej strony z faktu zgromadzenia tu najważniejszych dokumentacji naukowych wywiezionych z III Rzeszy, z drugiej zaś z istnienia w odległości około 100 km od tego miasta, najważniejszej w całej Ameryce Łacińskiej enklawy hitlerowskiej o nazwie Inalco. Ulokowano tam ludzi, którzy nie mogli mieszkać w mieście pod fałszywymi nazwiskami, lecz musieli być całkowicie izolowani. Byli to prawie wyłącznie wyżsi funkcjonariusze SS i partii. Bariloche oraz położone na północ od enklawy San Martín de los Andes zapewniały zewnętrzną strefę ochrony wokół enklawy, tak zwany dozór operacyjny. Utrzymywanie takiej kontroli było możliwe z uwagi na bardzo niewielką gęstość zaludnienia oraz brak wsi. W Argentynie gospodarstwa wiejskie występują tylko na północy, gdzie mieszkają Indianie. O komentarz do śladów znajdujących się w Bariloche poprosiłem mojego znajomego i jednego z najlepszych tamtejszych tropicieli nazistów, Abela Bastiego. Vamos. Bueno, este es el barrio alemán, este es el barrio donde vivían los nazis, los de más jerarquía, en el barrio alemán. Aquí estaba la casa, por ejemplo, de Erich Priebke, donde era un capitán de las SS, que vivía en este lugar. Aquí, al fondo allí, y una casa que actualmente, bueno, vive el hijo porque Erich Priebke fue extraditado a Italia. Bueno, estas eran todas casas de nazis. Esta es la plaza Belgrano. Acá está el colegio alemán y la asociación cultural germano-argentina. Sí, el colegio, pero la asociación y acá. El club alemán, sí. Acá, es donde le sacaron el cartel. Sí, pero... Estos. Era un club alemán, ¿sí? Sí. Ahora está también... Es el club y además está el consulado. Sí. Bueno, acá tenemos el club andino. ¿Cómo Bariloche parecía después de la guerra? Que me has dicho que cuando eran cumpleaños de Hitler era una fiesta en la ciudad. Sí, sí, siempre el 20 de abril, cuando se conmemoraba el cumpleaños de Hitler, se festejaba en la casa de los nazis. En particular... En las propiedades, por ejemplo, ahora vamos a ver una propiedad que era del gobernador nazi, del el Gau nazi, del Tirol austríaco, que era Friedrich Reichenau, donde se hacía la celebración más importante, que ahora vamos a ver el lugar. Entonces se puede decir que ese era un centro de las actividades nazis en Bariloche, ¿sí? Yo creo que era, por lo menos, bueno, Lashner siguió siendo, digamos, un militante nazi después de la guerra y manejaba finanzas de los nazis. Evacuaciones financieras, sí. Sí. En este lugar. Esta casa, sí. Sí, y bueno, y lo de al lado, pero está reconvertido. Esto es todo propiedad de acá también. Los dos casos. Sí, 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 tres, cuatro. De Friedrich Lanschner. Sí, esto es Lanschner. Actualmente es Lanschner. Esto también es Lanschner. Propiedad de Reinhard Kops, alias Juan Mahler, se llama La Campana. No sé si te suena La Campana. Uh-huh. Por algo debe ser. Él era, bueno, un agente de... ¿Era un hotel, La Campana, sí? Sí, vos sabés que los nazis manejaban como pantalla, como excusa el tema del turismo, porque el turismo le permitía traer nazis, o sea, estaban conectados con los barcos, con las agencias.
Sí. Y bueno, Mahler-Kops era un agente de inteligencia que siguió siendo el principal referente latinoamericano del neonazismo hasta su muerte. Un hombre de Canaris. Un hombre de Canaris muy importante. Esta propiedad, que era de un médico que se llamaba... Por la izquierda, sí. Barilari, era un centro de reuniones de los nazis, donde particularmente se dice que venía Josef Mengele, entre otros nazis. La van a derribar esta casa de los costados. Y tiene, si tú miras la fachada, una similitud con el Berghof original de Hitler en los Alpes, el primer Berghof, que tenía tres ventanas, es muy muy parecido. Después, si haces una comparación, sí. La casa tiene una arquitectura muy particular y tiene adentro, también tiene un sótano tipo búnker, hay puertas reforzadas, o sea, tiene toda una arquitectura bastante interesante. Alpina. Sí, pero además no de una casa tradicional, digamos, con alguna. Y bueno, yo tengo el comentario de los vecinos de época que cuando venían los nazis se cerraban todas las ventanas para que no se viera desde afuera. Esto era una propiedad de un médico hipnotista. Sí, pero ¿cómo aparecían estos cumpleaños de Hitler aquí, después de la guerra? Bueno, porque la comunidad alemana, no solo aquí, sino que en distintas partes de Argentina y de Sudamérica, tomó el 20 de abril como fecha emblemática, como fecha muy importante de celebración nazi, por ser el... Celebraciones abiertas, sí. Llegaron a ser bastante abiertas, pero era del círculo nazi y en propiedades privadas, no se hacían actos públicos, digamos, ¿no? Entiendo. Pero llegó inclusive a hacerse en hoteles. Después del caso Priebke en los años 90, cuando bueno, la prensa internacional estuvo mucho sobre Bariloche, estas ceremonias... Se cambió mucho. Sí, sí, sí. No, se cambió mucho después de los años 60, ¿sí? Después del caso de Eichmann. Sí, pero Bariloche en particular, yo te diría que hasta los 90 se siguió manteniendo con bastante fuerza, ¿eh? Sí. Este tema de la celebración. La primera casa de los Lanchner. Jednak to nie w Bariloche i nie w Buenos Aires mieszkali najważniejsi naziści. Stworzono dla nich zakonspirowany świat silnie strzeżonych enklaw. Najważniejszą z nich, Inalco, zamierzam właśnie Państwu pokazać. Muszę przyznać, że zdjęcia budynków enklawy widziałem już wcześniej. Jednak dopiero po dotarciu na miejsce zrozumiałem, że nie widziałem najważniejszego. Nie zdawałem sobie mianowicie sprawy z rajskiego uroku całej okolicy enklawy. Stanowi ona modelowy przykład, jak należy przegrywać wojnę. Czekam tutaj sobie na takiej przystani, na człowieka, który ma mi zawieźć do takiej enklawy niemieckiej, poniemieckiej, zbudowanej dla Hitlera, Inalco, zaprojektowanej przez jednego z najlepszych architektów argentyńskich, tak jakby osobistego architekta Perona, za pieniądze z kancelarii Bormana, z wtedy chyba 2 miliony dolarów czy coś. Tak sobie czekam na tej przystani, widzę, że tu coś pływa. Tak się zastanawiałem od pewnego czasu, co to jest. Myślałem, że to może jakieś kawałki drewna. A to jest kamień. To jest pumeks wulkaniczny. Była erupcja wulkanu i tak się cały czas zastanawiam, czy nie będzie problemu z lotem. No ale zobaczymy. Wygląda normalnie jak kamień. Ma wygląd kamienia. Łamie się. Z trudem. No, pływa.
ten budynek to jest początek enklawy Inalco. Przejdę z drugiej strony. To jest część enklawy Inalco. Bardzo duża posiadłość, która ostatnio miała być sprzedana za 35 milionów euro. Co świadczy o tym, że to nie jest ogródek działkowy. To są budynki wielorodzinne dla około w sumie 200-300 osób. Budynek łączności, budynek rzeźnia, budynek łączności radiowej, elektrownia wodna na strumieniu, budynek dla pilotów na przykład, dlatego że tu nie było kontaktu, nie było dojazdu drogą, nie było drogi żadnej, tylko jedyny dostęp to był przez ewentualnie koryto potoku, jeśli było wyschnięte akurat, no i w zasadzie łodzią lub samolotem, i to znaczy wodno samolotem, w związku z tym, że dostęp od strony jeziora mógł być łatwo kontrolowany. No, to jest jeden z tych budynków, zobaczymy zaraz dalej. Ładnie to jest bardzo. Największa i najważniejsza enklawa hitlerowska w Argentynie. To jest tylko część drobna tutaj widoczna. Są różne budynki, mniejsze, większe, ale to one są w głębi, dlatego że to jest ileś tam kilometrów kwadratowych. Całkowicie odcięta od świata. Filmowanie byłej enklawy z Łodzi wynika z tego, że obecnie nie można wejść na jej teren. Jednak kilka lat temu było to jeszcze możliwe i znajomy dziennikarz z Urugwaju wykonał kilka zdjęć budynków. Ostatnio stały się również dostępne wstępne szkice architektoniczne, wykonane dla prawnika Perona. Wykonano je w marcu 1943 roku, z czego wynika, że przygotowania do ewakuacji rozpoczęto w istocie bezpośrednio po bitwie stalingradzkiej. Była przystań dla wodno-samolotów i to był domek pilotów. To jest coś takiego dziwnego, to jest do wciągania samolotów. Pomimo monitorowania olbrzymiego obszaru wokół enklawy przez niemiecką agenturę, na początku lat 60. agentom izraelskim udało się jednak do niej zbliżyć. Jest to historia, którą obszernie opisałem w książce Odessa i Hitler w Argentynie. Planiści Mossadu nie byli jednak w stanie sobie wyobrazić jeszcze jednej ochrony, jaką stanowił sam las porastający okolice, który bardzo różni się od lasów europejskich. Jest on niezwykle gęsty, zdradliwy i nie ma w nim żadnych ścieżek. Próba dotarcia do enklawy zakończyła się zatem całkowitą katastrofą. Na pierwszy rzut oka to się wydaje, że to jest las, normalny las. Natomiast problem jest taki, że jak się sięgnie, że tak powiem, wzrokiem w głąb, to się okazuje, że to jest strasznie gęste.
Tam jest masa różnych krzaków takich. Mimo, że to jest dosyć sucho, to jest to bardzo gęsto obrośnięte, jest też bambus. I tak to wygląda w zbliżeniu. No nie da się chodzić po takim lesie. Ujęcie z mostu takiego potoku. Natomiast jest tu, są tu dwie rzeczy porażające. Pierwsza rzecz porażająca to jest taka, że woda jest bardzo czysta. Widać, że ona ma no jednak sporo głębokość, no z 8 może metrów mieć, dużo. Ale pomimo tego widać, że jest bardzo czysto. A po drugie tutaj było widać ryby. O, na przykład tam jest ryba, dosyć duża. Nie wiem, czy ją widać w tej chwili. Pewnie pstrągi. Człowiek łowi na blachę. Ciekawostka, Mercedes tutejszy jakiego się nie znajdzie w Europie raczej. Ten sam architekt Perona, Alejandro Bustillo, który zaprojektował tę enklawę Inalco, zaprojektował również szereg gmachów publicznych Bariloche, tak żeby one spełniały kryteria takie, że żeby się po prostu tu Niemcy czuli jak u siebie. To jest na przykład stacja kolejowa. Enklawa położona jest po drugiej stronie tego samego jeziora, nad którym zbudowano Bariloche. Obecność bardzo czystej i zimnej wody przez cały rok utrzymującej temperaturę około 6 stopni Celsjusza przyczyniła się do budowy tutaj pierwszego argentyńskiego ośrodka badań jądrowych. Powstał on w oparciu o kilkudziesięciu niemieckich fizyków jądrowych oraz dokumentacje wywiezione w ostatnich dniach wojny do Hiszpanii przez zastępcę szefa Urzędu Uzbrojenia Wojsk Lądowych Wehrmachtu Richa Schumana. Ośrodek badawczy zbudowano z uwagi na możliwości ochrony tajemnicy na położonej na jeziorze wyspie Huemul, gdzie zbudowano zarówno reaktor jądrowy, jak i rozwijano szereg projektów z dziedziny fizyki plazmy. Bardzo szybko okazało się jednak, że wyspa jest za mała i znacznie większy ośrodek, nazwany Centro Atomico Bariloche, powstał na stałym lądzie. Bariloche jest doskonałym przykładem tego, jak pilnie Argentyńczycy wprowadzali w życie niemieckie nauki. Obecnie miasto żyje z jednej strony z turystyki, będąc ważnym ośrodkiem sportów zimowych, z drugiej zaś właśnie z fizyki jądrowej. Oprócz Centro Atomico Bariloche zbudowano tu bowiem także kompleks przemysłowy, zajmujący się wdrażaniem najbardziej awangardowych technologii. Nosi on skrótową nazwę INVAP i znany jest z produkcji m.in. reaktorów jądrowych, radarów cywilnych i wojskowych, satelitów oraz paliwa jądrowego. Obecnie głównym projektem rozwiniętym wspólnie z Brazylią jest napęd jądrowy dla okrętów podwodnych. Argentyna posiada dwa duże okręty podwodne, które w najbliższych latach mają otrzymać taki napęd. Są to okręty niemieckiego typu TR-1700. Tak, to tutaj mamy też organizację Odessa, też warto o niej wspomnieć. To jest dokładnie skrót, jak to pan mi to tłumaczył, znaczy... Organizacja byłych członków SS po polsku, tak? Po polsku, tak. No to jest nawet taki film Odessa File,
John Vogt tutaj gra. To znaczy Akta Odessy, to polski tytuł był chyba Akta Odessy. Tak, Akta Odessy. No i to jest organizacja, która jakby miała na celu zabezpieczyć interesy tych byłych nazistów na całym świecie, tak, chroniąca. Tak, tak, bardzo dobrze zorganizowana. To nie była żadna, bo tak to filmy przedstawiają taki obrazek mniej więcej, że zbrodniarz, powiedzmy, nazistowski stawiał kołnierz płaszcza, nasuwał tam jakoś niżej kapelusz i uciekał. Nie. To nic takiego nie było. To była doskonale zorganizowana, bardzo profesjonalnie, z pełnym zapleczem, z pełnym przygotowaniem, z dużym finansowaniem, obfitym, akcja, która sprowadzała się do tego, że na przykład Niemcy przyjeżdżali na gotowe posiadłości zbudowane w czasie wojny. Dosłownie główną taką enklawą niemiecką w Argentynie, ona była ogromna, w pięknym miejscu w ogóle oczywiście, one wszystkie były takie, wyglądały jak ośrodki. Pokażemy ten materiał. Tak. I to pierwsze, budynki, które tam się znajdują, zbudowane w takim stylu alpejskim, prawda, no żeby się dobrze czuli, prawda, żeby mogli sobie odpoczywać, to one zostały zaprojektowane przez osobistego architekta prezydenta Perona. On się nazywa Bustillo, zdaje się, z tego co pamiętam. I data pierwszych szkiców, pierwszych rysunków technicznych jest, ja nie pamiętam, ale to jest krótko po miesiąc czy dwa miesiące po klęsce stalingradzkiej. Więc oni zaczęli, nie tylko, że zaczęli jakieś tam przygotowania, ale zaczęli budowę określonych ośrodków wręcz już. Tu natrafiłem na jeden z wątków, chyba tutaj Szarego Wilka, tego autora Grey Wolf, gdzie jest wzmianka o budowaniu szpitala wartości 25 milionów dolarów w Argentynie, który miał być tylko i wyłącznie dla tych właśnie nazistów i Hitlera. I on był skończony w 1943 roku już, gotowy. Hotel, szpital. Nikt nie został tam przyjmowany, on sobie czekał. Sfinansowany, gotowy. Przysłowiowo, po niemiecku, drobiazgowo, wszystko jak w zegarku zaplanowane. Także po prostu no, w zrujnowanej po wojnie Europie ludzie szukali, prawda, skrawków chleba w gruzach, a oni tam przyjeżdżali jak do luksusowego ośrodka dla emerytów, gdzie byli no hołubieni, można powiedzieć. Jak ja zobaczyłem te widoki, bezpiecznie. Tak, jak ja zobaczyłem te widoki, to Alpy, to się Szwajcaria gdzieś wysoko nad jakimś jeziorem, to się myje. Normalnie to jest jeszcze piękniej. Czysta woda, krystalicznie błękitna, czyste powietrze. No to najlepiej to będzie zilustrować tym, co ja, materiałem, który ja Tak, pokażemy. Bo to widać, tak. To no, widać. To widać. Daleko wszędzie, nikt się tam nimi nie interesuje, bo jest daleko od Europy, także no plan doskonały, że tak powiem. No tutaj jeszcze mamy potwierdzenie, dlaczego ten świat to nie chce o tym mówić. Tak. Mamy jeszcze tą gospodarkę Stanów Zjednoczonych, która też miała nadzieję dostać większego rozpędu. Operacja Paperclip, von Braun, twórca, tak, można powiedzieć, NASA, tych wszystkich rakiet V1, V2. I... Tak, natomiast już tak na zakończenie, bo przepraszam, ale ja muszę kończyć. Oczywiście. To, co mnie uderzyło najbardziej, to, że ci Niemcy tam w tych enklawach, czy w zamkniętych, powiedzmy, czy półzamkniętych jakichś takich obszarach chronionych, to oni żyli w zasadzie tak, jakby Trzecia Rzesza istniała dalej. Obozy Hitlerjugend szkoliły dzieci, prawda, młodzież, opowiadali im historię, pokazywali zdjęcia, czy powiedzmy slajdy ze zwycięstw Wehrmachtu, prawda, tworzono legendę. To wyglądało, portrety Hitlera wisiały wszędzie, prawda? Oni tam się czuli tak, jakby ta Trzecia Rzesza istniała. To jest ciekawe. I to tworzyło bardzo surrealistyczną, taką dosyć osobliwą sytuację, która właściwie nikt tego nigdy nie pokazał w żadnym filmie. A to było naprawdę niesamowite po prostu. Jak to było możliwe, że pod koniec lat 40., czy na przykład gdzieś tam w okolicach początku lat 50., coś takiego istniało w ogóle. Prawda? Gdzie pozdrawiano się pozdrowieniami Heil Hitler. Mało kto zdaje sobie z tego sprawę, ale to naprawdę to tworzyło bańkę
jakąś taką schizofreniczną, psychopatyczną, powiedzmy, prawda? Ale tak, bardzo ciekawą, inną planetę w zasadzie na Ziemi, można powiedzieć. To jest ciekawy wątek. Ja byłem w Anglii w szkole tam w 91 roku i był kilku z Jordanu ktoś tam, z Europy, z Niemiec, z Anglii, z Polski, ze Słowacji. No i pytanie od pani w szkole, to uczyła tego angielskiego, o Adolf Hitler, no i padło na tego Jordańczyka, a on mówi, a kto to jest? A się wszyscy zdziwili, bo nie wiedział, kto to jest. Ale to jednak pokazuje tą odległość tej Argentyny, kiedy kraje takie dalekie od tej Europy w ogóle nie doświadczają tego. Ale gdyby to się wydarzało w Austrii, w Czechach, to nie sądzę, żeby tak łatwo, to musiałoby, to bardzo szybko by wyszło na jaw. Oni nie wiedzą, co to jest wojna w ogóle w zasadzie. Tak, to znaczy, tak, była wprawdzie tam wojna falklandzka, no ale ona się działa poza własnym terytorium. Im trudno jest sobie wyobrazić coś takiego w ogóle. Nie poruszyliśmy Antarktydy, wątku admirała Beverly. Tak, ale może w przyszłości się uda jakiś następny odcinek skupiony tylko na tym. Także ja niesamowicie bardzo dziękuję panie Igorze. No i fajnie, że zrobimy ten materiał, będzie wsparty też zdjęciami czy materiałem wideo z pana osobistej wyprawy. Także cieszę się z tego powodu, że troszeczkę takiego wątku poruszyliśmy, chociaż mało czasu było. No cieszę się również. Dziękuję ślicznie. Dziękuję również. Do widzenia. Do widzenia. We came to a spot at the foot of some wooden steps that lead up into this room. They're just 10 feet from me there by the window as I stand. There, at the bottom of those steps, they found the half-burned body of a man with a lock of black hair on the right-hand side of his face and a little black moustache. And they looked at him more closely, and their doctors came to the conclusion that it was what they call a bad double of Hitler and not Hitler himself. If that is so, then all trace of him has disappeared. For many, many, many years, the Germans always have big influence in all aspects to the life. In the schools, the way the instruction been doing, and the industry, and the commerce, and the political. Many Argentinian high class people, rich, very, very rich, protecting that people too, for economical reasons. The people coming with a lot of money. Hitler probably coming after 6 or 7 months when I was working. The first time I remember, Mandava told me,
today is going to be a very, very, very high man. And this person appear up, you looking like you feel the power in him. Black hair with little touches the white, skin face, no mustache. He's received so much respect. Who this guy is here? Need to be a big, big guy, because if you tell me, people who come in, and Marty Borman was there, if Marty Borman was the biggest one, I'd not been surprised. But when Marty Borman was there, everybody had respect, everybody standing and shake the hands, and you see the respect the people have for him, you know. And Mandava say, you know who is it? He say, no. He say, the Führer. He looking very, very different to the first time I his think time ever I talking about these things. It's frightening, the people is frightened talking about this, because in Argentina the Nazis still, the Nazis no disappear in Argentina. The Nazis in Argentina is one thing who been there, grow there, and is still there, is going to still for many years. Many people have Nazi mentality. History tells us that the most despised man of the 20th century, Adolf Hitler, and his wife Eva, killed themselves in the hell of the surrounded Führer bunker in Berlin in 1945. But across Argentina, in the files of the FBI, and in the words of the following eyewitnesses, a different story appears.